Ale upały. Ostatnio trochę osób mnie pytało, czy zmieniłem samochód, bo robiłem parę rozmów w innym aucie. Nie zmieniłem go, po prostu mój samochód był w serwisie i dlatego robiłem rozmowy w innym samochodzie. Natomiast w następnym roku będę myślał o zmianie auta z tego względu, że wszystko wskazuje na to, że dalej będę komiwojażerem, który będzie tłukł kilometry i niósł dobrą nowinę, rozmawiał z ciekawymi ludźmi. Także będę musiał pomyśleć o nowym samochodzie, ale przy tym również o nowym ubezpieczeniu. I tu przychodzi z pomocą aplikacja Mubi. Sprawdziłem sobie i policzyłem, jakby to wyglądało teraz. Teraz za moje BMW 7 z 2017 roku płacę 7300 zł. A na Mubi mi wyszło, że byłoby to około 4000. Całkiem spora oszczędność, prawie że o połowę, 3000 zł z haczykiem. Sprawdźcie sobie, jak to działa. Mubi.pl. Jeżeli wejdziecie z mojego linku i wykupicie ubezpieczenie, to macie bonus 150 zł. A za chwilę obejrzycie sobie następną rozmowę ze specjalnym gościem. ESO. Możliwe, trochę rzymu. Tak, 100%. Ale no co, no to jest ten, no fajna rzecz, no i niestety i tak to się skończyło. Myślałem, że się nie skończy, musiałem powypieprzeć filmy, połówkę prawie wyrzuciłem i jest, powinno być wszystko ok, więc nie powinno się nic przydarzyć. Myślę, niewłaściwego. Że... Słuchaj, ja tak sobie myślałem, jak zacząć i jest tak zawsze tak masny. Jak być szczęśliwym? O Jezus, świetne pytanie. Pierwszą godzinkę mamy już z głowy. Okay. Nie no, stary, to pytanie mnie niezwykle fascynowało bardzo długo, ale zanim jeszcze na nie odpowiem, to jest odcinek Winiego u mnie, a będzie też odcinek... Nie, ja u Wini. No tak, ja myślałem, że to ty jesteś u mnie teraz. Tak, jestem. To nie jest mój samochód, ale będzie też odcinek Winiego u mnie, tak naprawdę na moim kanale. Cross! To się nazywa Cross! Więc w komentarzu jest link i sprawdzajcie go i będziemy wzajemnie się polecać i w ten sposób przejmiemy tego YouTube'a już raz na zawsze. Zatem zapraszam. Wracając do szczęścia. Kurde, to jest bardzo poważny temat, bo ja się mega tym zainteresowałem i wydaje mi się, że to co większość ludzi jakby myśli o szczęściu, ostatnio to jakby to ci nie daje szczęścia, co większość ludzi myśli, że daje, czyli tam wiesz, dobra materialne, czyli nawet sukces taki chwilowy, bo ludzie mi tego dają. Przyzwyczajają. Już jesteś tak, no. Nie, jeszcze nie, ale długotrwałym, długotrwałym i długofalowym. To co? Ja też się wymączę w tym, że najpierw zrobię ciebie. Tylko zapytam jedną rzecz. Tak. Gdzie ja ciebie będę odwoził później? Czy w to miejsce, czy gdzieś indziej zupełnie? W to miejsce, tak. Ja wracam do Warszawy. Okej. Dzisiaj. Do czego też dojdziemy, bo to jest też dość zabawne. Kurde, szczęście, trudny temat, mocno indywidualny też, ale parę razy starałem się zebrać, wiesz, jak najwięcej takich pojedynczych elementów, które jakby mogą ludzi prowadzić do szczęścia i z tego, co na razie mi się wydaje, to relacje międzyludzkie, mega ważne, żebyście mieli dobry kontakt z ziomkami. Zastanawiam się, jak w tym układzie działają introwertycy, bo to jest chyba jakaś anomalia na tle ludzkości, wiesz, zawsze byliśmy bardzo taką stadnym jakby zwierzątkiem, który jednak lubił ten kontakt, a teraz okazuje się, że nagle są ludzie, którzy nie chcą mieć aż tyle kontaktów. Nie wiem, nie jestem introwertykiem, ale pewnie oni mają jakąś swoją drogę. Stawianie sobie ale nowych wyzwań. Wiesz co, to ja tutaj będę gdzieś tam komentował momentami. Jeśli chodzi o introwertyków, to mi się wydaje, że dla nich relacje międzyludzkie również są bardzo ważne, tylko tyle, że oni po prostu w pewnych sytuacjach, gdzie jest za mocno, za dużo, oni się nie odnajdują. Ja kiedyś nawet rozpatrywałem siebie jako introwertyka. Właściwie nie wiem, jak to w ogóle tam się powinno mnie klasyfikować, bo ja też wbrew pozorom, mimo że z wieloma osobami rozmawiam i lubię w ogóle to, a kiedyś nie lubiłem, ale polubiłem, to ja też lubię mieć taką, że tak powiem, czas, przestrzeń dla siebie. I powiem ci, o na przykład tak, gdybym miał mieszkać w małym mieszkaniu sam, a
w wielkim domu z kimś, wiesz, jeszcze inna rzecz, na przykład z dziewczyną, tak? Ale na przykład, jeżeli, nie wiem, miałbym mieć współlokatora, to ja bym i mieć wielki dom, to ja bym wolał mieć małe mieszkanie niż wielki dom ze współlokatorem. No. Jasne, kumam. W sensie, wiesz, ja uważam też, że dużo rzeczy można się w życiu nauczyć. Ja na przykład trochę się chciałem i musiałem nauczyć przebywania samemu, że takiego kreatywnego spędzenia czasu z samym sobą, bo to jest też tak, że jednak więcej rzeczy tworzysz jednak samemu, jak na przykład coś piszesz albo, no nie wiem, komponujesz na przykład. Myślę, że to jest raczej częściej rzecz, którą robisz samemu, więc ja też, że tak to trochę ogarnąłem tą swoją ekstrawersję i potrzebę kontaktu z innymi, bo jednak trzeba też mieć czas dla siebie i lubić ten czas. Ale na pewno... Mówiliśmy o byciu szczęśliwym. Tak, tak, już sobie to przypomniałem, ale na pewno wiesz, na pewno kontakty międzyludzkie są mega ważnym tego elementem i to jest w ogóle, słuchaj, wiesz, że kontakty międzyludzkie są istotniejszym czynnikiem długowieczności niż na przykład palenie papierosów? Serio? Podobno tak, czytałem o tych badaniach. No, ty... A nie znałem tego porównania, o którym mówisz. Bo to było, wiesz, było takie czynniki, co możesz zrobić, żeby dłużej żyć i więcej kontaktów ze znajomymi było tam, wiesz, dwie klatki wyżej niż, wiesz, niż palenie papierosów. Więc... No powiem ci tak, tu oczywiście bardzo mocno, bo różnie sobie czytamy kiedyś takie badania i jest na przykład takie badanie, czy nie badanie, ale myślę, że słyszałeś nieraz, że podobno człowiek podczas snu w życiu zjada ileś pająków. Cholera jasna, ja mam od razu pytanie. Przepraszam, wzięliście całe życie jakieś 10 tysięcy ludzi i monitorowaliście sen ich przez ich całe życie, żeby wyliczyć jakaś no średnia bądź mediana z tych pająków, jakiego nie zjedli? No przecież... Nie no, to słuchaj, generalnie to wydaje mi się, że jest raczej taka miejska legenda. No właśnie. Albo bardzo luźna definicja pająka, bo to może im chodzi o jakieś mikroby, czy coś no takiego. Dobra, to w takim razie to też źle, bo pewnie jemy ich tysiące albo miliony, więc... myślę, że na pewno nie jemy. Ale chodzi mi o to. Pająków. Tak, ale chodzi mi, wiesz, o co chodzi, że zawsze trzeba sobie zadać pytanie, okej, czy na pewno ktoś to dobrze zbadał. Ale to jest Harvard. Okay. To jest Harvard i wiesz, naprawdę myślę, że... Harvard ma zawsze rację. Nie, ale pewnie to często. Dobre. Pewnie częściej niż u... Podoba mi się. Bardzo cieszę również. Nie no, kurde, wiesz co, wydaje mi się to logiczne pod tym tylko względem. Dlaczego? Bo to może nie jest tak, że koledzy cię uratują na co dzień, ale jak jesteś osobą starszą, to co cię uratuje, to szybka interwencja. Jak masz na przykład jakiś zawał czy coś takiego i na przykład wiesz, gdzie żyją ludzie najdłużej. Na Sardynii na przykład, to jest jeden z takich tak zwanych blue zones, czyli niebieskich sfer, gdzie ludzie żyją dużo dłużej niż jest średnia. I dlaczego tam żyją tak długo? Ponieważ tam są mega takie ciasne społeczności, wiesz, jeszcze Włosi, rodzina jest ważna i kończysz emeryturę, ale wciąż żyjesz z tymi ludźmi i jakby cały czas jesteś aktywny, a w razie czego jak upadniesz i coś sobie stłuczesz, no to stary, wiesz, jakby cały czas jest ktoś obok ciebie. Niedawno zmarł ojciec mojego przyjaciela i właśnie, wiesz, znaleziono go po 3 dniach w domu, nie? Więc była bardzo nieprzyjemna sprawa, ale być może gdyby na przykład mieszkał z kimś, tak, to ktoś mógłby zareagować i przeżyć, tak? Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tą długowieczność względem ludzi, to właśnie o to chodzi. To jest ten powodem i dlatego ona jest aż tak wysoka. Może w młodym wieku znajomi nie są... Myślę, że w młodym wieku to znajomi mogą być nawet czynnikiem, który ci odbiera trochę życia niż dokłada. No tak, bo ja tutaj jeszcze, ja sobie tak troszeczkę, widzisz, to jest też ciekawe. Polecam książkę Pułapki umysłu. I teraz chyba w jedną pułapkę się złapałem. Albo myślenia. Pułapki myślenia. Davida Kahnemana. Możliwe. Tak. Taka gruba książka, coś żółta i skomplikowana. Ja nie mogę przez nią przejść, bo potem jest za mądra. Ja tylko lubię powierzchowne, głupie rzeczy. Ale tutaj, bo ja sobie pomyślałem, co też na pewno ma znaczenie, że nie tylko o tych takich zupełnie praktycznych rzeczach, że ktoś się wywali i mu pomogą, tylko też takie, że no, człowiek tak niesamotny czuje się trochę lepiej w związku z tym, po prostu, nie wiem,
mniej będzie wydzielał hormonów związanych z nerwami i będzie miał, nie wiem, lepszy układ krążenia i takie różne rzeczy, no nie? Zdecydowanie, myślę, że to gra rolę. Ostatnio gdzieś przeczytałem... Ale myślę, że to, co ty powiedziałeś, gra wbrew pozorom większą dużą rolę. Ale wiesz, orkiestra musi grać razem. I chciałbym ci powiedzieć, że jak ludzie śpią sami, albo samotnie, w sensie nie, że sami w mieszkaniu, bo to raczej nie o to chodzi, tylko raczej w jakimś odosobnieniu, to mają takie mikro obudzenia w ciągu nocy. I podobno jest to... Możesz tego nie pamiętać nawet, ale jak jesteś samotny, samotni ludzie podobno mają także mają takie małe obudzenia w trakcie nocy. I podobno jest to jakby... naleciałość, która jest z tych czasów, kiedy jak spaliśmy sami, to było po prostu niebezpiecznie. Wiesz, wtedy, kiedy musieliśmy cały czas czuwać, bo jednak człowiek ewoluował przez większość czasu, wiesz, tak naprawdę w małych grupach, nie? Jak byliśmy jakimiś tam łowcami, zbieraczami. Widzę, że przeczytałeś parę mądrych książek. Kurde, no, powiem ci, że tak, że jakby, nie powiem ci, że tak i kropka, tylko to gdzieś mój był taki sposób, no nie wiem, jakby ja się bardzo zafascynowałem światem w pewnym momencie, bo myślałem, że to jest niesamowite, co się dzieje i że dzieje się tyle rzeczy, o których nie wiemy. Byłem na takim wykładzie Jurego Drabenta, który zrobił taki, wiesz, szybki przelot po tym, co się dzieje w technologii. Ja miałem takie wywalone oczy, że wiesz, okazuje się, że... O, super, poczekaj, to no. Wiesz co, ja ostatnio próbuję taką rzecz robić, bo ona mi... Byłem w tym fatalny, a teraz próbuję, że jakiś temat... docisnąć go, skończyć go, przejść następny. Super. Jest mi bardzo źle to wychodzi, moi widzowie znają mnie, że po prostu skaczę po nich na stop, ale właśnie chciałbym jedną rzecz, więc na przykład wycisnąć to szczęście, a potem pójść do technologii, bo o tym chciałem z tobą rozmawiać. Super. Więc wyciśnijmy szczęście. Dobra, jak wyciśnijmy szczęście, dobra, czyli uważam, że tak, bardzo ważny jest też punkt startowy, to o tym, jakby, ja też kurde, wiesz co, ja czasami się łapię na tym, że nie chcę mówić, że o tym pisał, wiesz, jakiś taki profesor w takiej książce, bo nie chcę też wyjść na jakąś taką, kurde, przemądrzałą osobę, która tak niby się popisuje, że tyle czyta, czy coś takiego, wiesz. Niestety to działa. Ja na to mówię Kasus Korwin-Mikke. On zawsze jak ma swojego... rozmówcę zagadać, to wymienię jakiegoś tam mądralnickiego, najlepiej z jakimś anglosaskim nazwiskiem. On powiedział tam ten De La Plaza czy coś no już tak, w tym nie wieku, znasz, to się ciężko podoba, że tam to siałem, to tak, że co mi tu pani pierdoli? Jest pani debilką. No tak, ale z drugiej strony ja to rozumiem z kolei tak, że ja dzięki temu daję komuś, kto na przykład chciałby poszerzyć ten temat i powie, o, to jest fajna myśl, chciałbym wiedzieć, co dalej. Dobra, poczekaj, bo przerywamy sobie znowu. Że ja przerywam sobie i jakby mamy podobny styl mówienia. W takim razie myślę, że to będzie dobra rozmowa do tego. Słuchaj, punkt początkowy jest ważny, czyli to, jakie ty masz podejście. Bo powiem ci, że nie będę ci opowiadał całej historii, dlaczego tu jestem, bo widzimy się w Łodzi, ja jestem z Warszawy. Ja przyjechałem tutaj specjalnie na wywiad z tobą i wracam, bo miałem wczoraj mieć, słuchaj, kolację, którą odwołali w środę. Drugi raz ją odwołali, więc to jest jakaś patologia. Dzisiaj jadę tutaj, odwołują mi pociąg. Jakby cały ten tydzień mi się bardzo mocno zawalił, ale... Dziękuję, bardzo doceniam. Ale nie chciałem, wiesz, mi coś odwołali i nie chciałem być taki sam, nie chciałem też odwoływać. Namaste. Ale dzisiaj przeniosłem na pani na dworcu walizkę. Przez cały dworzec byliśmy na tym samym peronie. Potem pomogłem babci włożyć walizkę na taki ten. Następnie gość w pociągu w ogóle nie ogarniał, był jakimś tam, mówił po angielsku, więc kupiłem mu bilet i on na koniec mu mówię tam pas de problème, nie? Bo to jest po francusku, że nie ma problemu. I ten ty mówi, o, skąd wiesz, że jestem Francuzem? I takie małe rzeczy przyjemne jakby w ogóle mi zmieniły podejście do tego tygodnia. W sensie, wiesz, jechałem tutaj, już zaczął walić deszcz, trzeci raz, wiesz, kupiłem 8 biletów, żeby tutaj jechać, rozumiecie? Z Warszawy do Łodzi kupiłem i oddawałem 8 biletów, bo miałem jechać z koleżanką na tą kolację, więc kupiłem 2, okazało się, że ona ma egzamin, więc kupiłem kolejne 2, potem kupiłem 1, kupiłem 2, odwołali pociąg i kupiłem teraz jeszcze, jakby wiesz, 8 biletów. Mamy tu prawdziwego świra. ja przyciągam takie sytuacje, ale słuchaj, i wszystkie te rzeczy były beznadziejne, ale te 3 miłe rzeczy, które zrobiłem i ci ludzie i ta ich wdzięczność w ogóle mi odwróciły tą całą sytuację. I to jest mega ważne w byciu szczęśliwym. Dobre podejście, bycie optymistą i zauważanie tych pozytywnych rzeczy. Dobrze, czyli teraz pomaganie innym, przez to można czerpać z tego też przyjemność i bo słuchaj, na końcu
to chyba wszyscy wiemy, jesteśmy egoistami, tylko ten egoizm można rozplanować w sposób taki fajny i przyjazny, a można też taki wredny i ohydny. I można przecież właśnie sobie robić dobrze poprzez zrobienie komuś dobrze. I to podobno bardzo dobrze działa. Zresztą nie podobno, tylko potwierdzam. Ja czasami coś zrobię, co w moich oczach jest ok, tak sobie mówię. Przybijasz sobie taką piątkę? Ach, ten wini jest całkiem spoko, może tak za bardzo go chyba traktowałem srogo. Trzeba się lubić, to jest ważne. Myślę, że to jest. Pracuję jakby nad tym cały czas i powiem ci, że jestem coraz bliżej. To jest super, w sensie wiesz, bycie dla siebie surowym, czy nie lubienie siebie, w sensie, no to musi być. Wiesz, strasznie ciężka sprawa, jak budzisz się i kurde, jesteś osobą, jakby, no, z którą nie lubisz przebywać, ale my się lubimy, więc fajnie, że jesteśmy. Siebie przez bardzo długi czas nie lubiałem, natomiast uważam, że takie rzeczy są bardzo trywialne i one po prostu pewny zakres doświadczeń je bardzo determinuje. I potem trzeba sobie jednak znaleźć te też zalety. Ale też, żeby się nie zachłysnąć w takim sensie, że wiesz co, że no tak, ogóle ego to może wybuchnąć, wiadomo. Znaczy, bo można pójść w drugą stronę, a to często się przy właśnie ludziom na przykład w depresjach przydarzy, to potem się nazywa to, jak oni wychodzą miesiącem miodowym, tak? I oni nagle, ja pierdziu, dobra, okej, okay, już tutaj, kurde, ja tu będę flipował, tam będę, kurde, pomagał, wpadnę jeszcze do hospicjum, potem ten, dobra, okej, okay, no dla nas cały świat umrze jakoś, no nie? Ja mam czasami takie myślenie, ale że chcesz naprawić świat jakby? Że w ogóle chciałbym być po prostu najfajniejszym gościem na świecie. To jest jakaś misja. Tak, a potem sobie myślę, że wiem skąd to wynika, że po prostu to wynika z moich kompleksów, że gdybym kiedyś wcześniej czuł się pewnie i fajny, to nie musiałbym tak sobie udowadniać, że coś muszę zrobić jakiegoś tego. Czasami mi się wydaje, że trochę w życiu jest jak w tym kawale takim o tym, o rybaku, co siedzi sobie na plaży i się opala zresztą. Tak, że a co ja teraz robię, tak? Tak. To powiedział nawet ten żart łona w jednym kawałku. No, chyba możliwe to jest. W sensie na podstawie tego, to czekajcie, jeżeli ktoś teraz nie zna, to żart polega na tym, że przychodzi, albo to może opowiedz, bo to twój żart. Nie, to nie mówię, opowiadam. Dobra, więc przychodzi do rybaka, który leży na plaży, taki wiecie, wywalony, jest godzina powiedzmy tam 15, przychodzi biznesmen i mówi, kurde, co to 15, już nie pracujesz? No, tam złowiłem dwie ryby, już jest git, wystarczy mi. A on mówi, no stary, ale gdybyś popracował na przykład do 17, to mógłbyś złowić 4 ryby, dwie byś sprzedał, dwie byś zachował dla siebie, następnego dnia zrobiłbyś tak samo, miałbyś 4 ryby, potem za tydzień miałbyś tych ryb tam, no nie wiem, 14, sprzedałbyś te ryby, wynająłbyś sobie pomocnika, pomocnik by pracował dodatkową godzinę, łowiłbyś po 3 ryby dziennie, potem po miesiącu kupiłbyś sobie kuter, dwa kutryby zapierdzielały, no i słuchaj, wtedy już ty nie musisz tym jednym kutrem pływać, tylko ten drugi kuter będzie robił za ciebie i możesz sobie odpoczywać. Ryba tak myśli, mówi, a co ja teraz robię? No i właśnie o to chodzi. Chodzi o to, że wydaje mi się, że o takie pełne szczęście to w ogóle jest ciężko, a może ono jest nawet niemożliwe, natomiast głęboko wierzę, że są ludzie, którzy nie potrzebują być nie wiadomo ilu książek przeczytać, nie wiadomo co przebiec, nie wiadomo co osiągnąć i po prostu nie wiem, no był ktoś fajnym chłopakiem, fajną dziewczyną, miał w miarę okej powodzenie, nie największe, ale takie, że wystarczyło myśleć od początku sobie, jest w porządku i sobie uplasowuje się gdzieś wieloma rzeczami po środku i to jest okej. A często osiąganie różnych dużych rzeczy ludzie bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często budują na różnych kompleksach. Na właśnie na przykład takim, urodziłem się biedny, dobra, tam może silny czy coś, cały czas się czułem ten, czemu moi starzy, cholera jasna, nie poradzili sobie, a starzy tego kurna tam Tomka czy kogoś, to się tak ułożyli, co to miało być, czemu? Ja im kurwa pokażę wszystkim. Ktoś inny, wiesz, nie podobałem się dziewczyną, cholera jasna, zaraz, tu, trzeba tu, kurwa, z tego się
tego, tu ten, nie wiem, kurwa, tu wydłużę penisa, kurde, dobra, okej, okay, kurde, o, będę skakał, czekaj, wiersz napiszę, kurwa, piszę wiersze, ręki, napierdalam, no nie? Stary, cały flex się chyba trochę z tego bierze, nie? Słucham? Cały flex się z tego bierze, z tych kompleksów takich. No, to może nie cały, ale duża część, to jest takie odbijanie sobie, wiesz, że kiedyś mnie nie lubili, to jest ten najfajniejszy, najwięcej rucham, mam na sobie łańcuchy, żebyś miał pewność, że ja mam pieniądze. Nie żeby, wiesz, żeby ktoś się domyślał, a wydał dużo płyt, to może ma dużo pieniędzy. Nie, musisz, kurde, zobaczyć tak naprawdę. Wiesz, to jest też nieprzypadkowe, że jakby Afroamerykanie, czy też czarni w Stanach jakby zaczęli nosić te łańcuchy, no bo oni chcieli pokazać, że jednak teraz to oni mają pieniądze i że odbijają sobie za te czasy, kiedy byli marginalizowani. Znaczy, chodzi mi o raperów. No tak, oczywiście. I to jest normalne, dlatego też uważam, że rap świetnie pasuje do Polski, bo ten status, ten stan mentalny jest bardzo często bardzo podobny, no nie? Zgadzam się. No, ale ten... no dobrze, coś, jakie jeszcze byłyby te? Dobra, no więc żebyśmy tak to mieli ułożone. Na pewno relacje międzyludzkie są ważne. Na pewno podejście do ogólnie tego, co spotykasz w życiu, jest ważne. Czyli to, czy jesteś optymistą, to jakby jakie rzeczy zauważasz w swoim życiu. I na pewno ważne są też wyzwania. Z tego, co jakby ja czytałem i z tego, co tak żyję sobie też trochę, więc obserwuję. Zatem wiesz, żebyś się nie nudził. Tak jak, i dlatego to jest też taki przykład tego, że nie można, i to co ty powiedziałeś, że być może to szczęście jest niemożliwe, bo faktycznie jak już coś osiągniesz, nawet szczyt swoich marzeń, to i tak chcesz więcej. Tak jesteśmy zaprogramowani, tak? I wiesz, i masz Kłębo, który osiągnął w rapie, no wiesz, chyba najwyższy status, jaki się da, no i teraz mówi, że chce zmienić, chce... Wszystko zależy, wiesz, jak na to patrzeć. Proszę rozwinąć, w sensie... No wszystko zależy, jak na to patrzeć. No, osiągnął najwyższy status, jeśli chodzi o karierę. To jeden z najwyższych, oczywiście, że tak. A wiesz co, na przykład taki Eminem po, nie wiem, 20 czy 20-paroletniej karierze, on cały czas próbuje rapować lepiej. No tak, to też... I na przykład dla niego to jest totalny geek. Ten Kłębo na fidę rapuje po prostu dobrze, ale nie widzę, żeby on miał na przykład zajawę na rap taką, jaką na przykład ma Eminem, gdzie to jest totalny świr, po prostu on cały czas tylko kombinuje, jak on to robić lepiej. Jemu się przydarzyło bycie bogatym przy tym wszystkim, ale on dla mnie wygląda jak ktoś, kto jakby nie był bogaty, to prawdopodobnie dalej by to rezał w nieskończoność i trudno, po prostu byłby do tego pewnie sfrustrowany, co trochę by mu psuło. A może dawało, wiesz, jeszcze jakby za długo jest sfrustrowany, to na pewno. W którymś momencie mogłoby nie dawać skrzydeł, natomiast to po prostu tylko zamykam jedną rzecz, że zawsze się da osiągnąć więcej i Kłębo na fidę osiągnął top w rozpoznawalności statusu gwiazdy w polskim show biznesie w ogóle, a nie tylko rapie. No tak. Że on jest bardziej popularny niż jedna popowa gwiazda, natomiast jakby chciał, to mógłby sobie dalej mówić. Wiesz, na przykład masz takiego świra w Rosji, Oksymirona, który jest też taką gwiazdą pokroju Kłębo na fidę, tylko że w Rosji, w większym kraju. I na przykład on jest takim świrem rapowym bardzo mocnym i on ten chodzi na walki rapowe, występuje, nie bierze nawet za to pieniędzy, bo nie ma to sensu, bo cóż oni by mu zapłacili jakieś grosze, jak on jest multimilionerem. Robi to za darmo i no nie robi tego za darmo, robi to dlatego, żeby rozpierdolić innych skurwysynów, wydrzeć im serca z klatki piersiowej i powiedzieć im: kurwa, jestem pieprzonym rapem, co ty sobie myślałeś, kurwa, że co, że kurwa, że nie, kurwa, chodź, nie, no, kurwa, do parku będziemy się napierdalać. jeszcze na aferę, tak. Stary, ja dlatego uważam,
że Kłębo wróci, w sensie może pod inną ksywą, ale wątpię, żeby ktoś, kto ma naprawdę zajawkę, ja wierzę, że on ma naprawdę zajawkę, był w stanie to zostawić. Myślę, że to go po prostu złapie jeszcze, w takiej czy innej formie. Znaczy, aha, dobra, bo on w ogóle gadał tam coś ostatnio, tego nie, to, to w ogóle ja bym to potraktował, znaczy ja tego nie wiem w ogóle, nie rozmawiałem z nim o tym, natomiast ja bym to potraktował na zasadzie w ogóle, dobra, tam... Może wrócisz, nie wrócisz, zakładam, że raczej pewnie wrócisz, a w ogóle może to jest akcja jakaś promocyjna i teraz byś się nazywał, nie wiem, kurde... Kakup Jabłowski. Na przykład, albo wiesz co, cokolwiek, kurde, i ten, i po prostu powiesz, że teraz już nie jesteś Kłębo na Fidę, tylko to jesteś tam jakiś inny, ktoś tam i coś. A może na chwilę cię znudziły, Jay-Z, kurde, powiedział ten tekst, kurde. A mi się podobało, jak taki raper to kiedyś fajnie się do tego odniósł, ale to już dawno było, taki, no, papus, bardzo dobry raper, ale nie ten. Niestety nie żyje, ale nie złapał takiej popularności, jaką powinien, ale zaniedbał parę innych sfer. On miał takie coś właśnie, że bo był znany z permanentnego wydawania, z bardzo dużej ilości muzyki, a do tego jeszcze bardzo dobrej jakościowo, bo on był bardzo dobrym tekściarzem i on właśnie coś takiego powiedział. Jeżeli odejdę, powiem, że odchodzę, ale wrócę, to będziesz mnie kochał, czy jeżeli nazwę mój album jakąś dziwną nazwą, to będziesz mnie kochał, wtedy nas miał wydać album pod tytułem Nyga. Finalnie nie nagrał, ale to wszyscy o tym gadali. I jeszcze takie właśnie podawał przykłady. Czy kurwa macie, jeżeli napierdalam non stop, cały czas permanentnie, to będziesz mnie kochał, czy kurwa macie, powiesz jebać papusa? No to jest według mnie bardzo dobre pytanie. Czy na przykład jak jesteś takim raperem, to czy najlepiej wydawać płytę non-stop, czy jednak żeby ci ludzie zatęsknili trochę i wiesz, trochę przydusić? Ja mam na to jasną odpowiedź, ale ja mam po odpowiedź nie marketingowca, tylko miłośnika muzyki, więc to jest do dupy odpowiedź. Nie, ja za takie odpowiedzi szanuję bardziej niż odpowiedzi marketingowe. Odpowiedź marketingowca jest taka, odpowiedni sposób grajmy tym, jaki sposób, jaką częstotliwością będziesz dostarczał swojej muzyki, róbmy do tego dobrą oprawę, róbmy niedostępność, na przykład ten motyw z nierozmawianiem z Winim, znany ten w polskim show biznesie rapowym. Oczywiście sobie żartuję, nie tylko z Winim, z całą masą innych. Ale jako dobry przykład podajmy tu Winiego. No wiadomo, rozmawiamy tylko z Kubą Wojewódzkim, bo on jest, daje większy zasięg i może ktoś kupi moją płytę, to nie jest tego klimatu. Poszerzamy grupę docelową. Poszerzamy grupę docelową, skurwysyny, bał. No, a ten... I takim... Czekaj, się zgubiłem na sekundę, co byśmy mówili? Mówiliśmy, że jakby... Bo ja zapytałem, czy lepiej jest i właśnie też nie określiłem, co znaczy, czy lepiej i ty jakby dobrze wypunktowałeś, że być może lepiej marketingowo, ale z perspektywy muzycznej... No więc chodzi po prostu o to... Uważasz to za nieszczere na przykład? Czy, co? Czy uważasz takie marketingowe podejście za nieszczere? Wiesz co, czy... uważam je za różne, zależy. Musiałbym każdy przypadek rozpatrywać oddzielnie i nie wrzuciłbym wszystkich tych przypadków w jedną skrzynkę. Różnie też ludzie bardzo robią muzykę. Są faktycznie artyści, którzy siedzą się pierdolą nad tą muzyką, nie wiadomo kurwa na czym i czasami dla nich to ma sens. Natomiast do czego chcę dojść? Prince. Tak. Miał taki problem i w ogóle dlatego walczył ze swoją wytwórnią, z której w końcu później odszedł, że właśnie on wydawał za dużo muzyki. Okay. On wydawał potworną ilość muzyki. Dlaczego on wydawał potworną ilość muzyki? Ponieważ on był pieprzoną, kurwa, muzyką. On to kochał, on to uwielbiał, jemu to wychodziło świetnie. On się otaczał ludźmi, którzy robią muzykę. Wstawał rano, nie wiem, jadł coś, kurde, ćwiczył, uprawiał seks, czy robił cokolwiek, ale generalnie większość czasu robił muzykę. Jasne. Bo mu to sprawiało przyjemność. I on chciał tym się dzielić z ludźmi, którzy lubią jego muzykę. Chciał im ją dostarczać.
ta płyta się okazała super, tamta gorsza, w tej płycie były dwa fajne utwory, resztę mniej ten. On miał to w dupie, bo on to uwielbiał robić. Czemu on ma tego nie dawać? Co to w ogóle znaczy? Czy hit to jest zawsze lepszy kawałek? Czasami jest mniej znany kawałek, ale jest naprawdę wartościowy i fajny. Jasne. Natomiast i wytwórnia jasno zakomunikowała, że stary, to jest problem. No tak, nie po prostu, jak mamy ciebie opierdalać? Jak ty wydajesz 4 płyty w roku, jeszcze jedną poczwórną w ogóle i tak dalej, no nie? Natomiast dla różnych ludzi różne sytuacje są dobre. Takie totalne te wyrachowanie no czasami mnie leciutko odpycha, ale ja też znam dużo ludzi, którzy po prostu mało nagrywają. Natomiast ja uważam, że jeżeli robisz muzykę, lubisz to, przede wszystkim to jest w ogóle, nawet to jest moim zdaniem przed tym, czy ci to fajnie wychodzi, jak ten, ty lubisz, to powinieneś to kurwa robić, a jeżeli w ogóle na przykład, powiedzmy, nie, mniej lubisz, ale masz kurwa talent i to jest twój zawód, no to też powinieneś jakąś kurwa minimum robić. Minimum to jest moim zdaniem, nie wiem, no z 30, z 50 piosenek nagrać rocznie, to jest jebane minimum, to jest kurwa nic. Szczególnie jeżeli... Ja mało nagrywałem piosenek w życiu, więc nie wiem, ale brzmi jak solidna ilość piosenek. Nie kurwa mać, solidna to jest 300 piosenek rocznie, to jest nagrywasz parę numerów ten. Ale z drugiej strony, jak chcesz wyszlifować tekst czy coś, chociaż znaczy dobry. Ale wiesz, stary, kurde, jeżeli ty jesteś dobry, to zawsze masz ten, Mateo mi powiedział kiedyś, Wini, ja zawsze na jakimś poziomie zrobię muzykę. I czasami mam ten kurna moment, że zrobię dużo lepszą, ale kurde, ja mam takie rzemiosło, że nie ma możliwości, żebym ja zrobił gówno, bo jestem w tym po prostu dobry. A jestem w tym dobry, bo to uwielbiam, bo to studiowałem, bo siedzę nad tym godzinami, bo czasami się zapomnę, że sikać by się należało, pójść wysikać albo ten, zjeść coś. Siedzę, nagle zapomniałem, że 5 godzin poleciało, bo Mateo to uwielbia. I tak samo jest ze wszystkim. I czy to z piosenkarzem, czy to z raperem, czy to z tym, z przede wszystkim autorami książek, którzy piszą codziennie. Tak. Pisać trzeba codziennie. Zawodowi pisarze, jakim na przykład jest Kuba Żulczyk, którego pozdrawiam, mój kolega, to on mu mówi, normalnie, słuchaj, to jest praca, a dlaczego ktoś chodzi do pracy, a ty będziesz czekał w ogóle na wenę? On ma takie powiedzenie, wena jest dla amatorów, amatorzy mają wenę. Ktoś sobie jest amatorem, a nagle kurwa dostał wenę i nawet napisał, nie wiem, fajne opowiadanie. Picasso powiedział coś takiego, ja nie pamiętam tego dokładnie, ale ostatnio używałem tego cytatu, że wena przychodzi do niego zawsze wtedy, kiedy zaczyna pracować. I że wiesz, jak zaczynasz pracować regularnie, i to jest prawda, faktycznie, jak robisz coś regularnie, to jakby zaczynasz rozumieć, że to nie jest wena, tylko to jest po prostu... Kurwa, jesteś dobry w tym. Tak, no po prostu, no... Albo... Biegacz, kurwa, okej, dzisiaj faktycznie, nie wiem, źle chmurki świeciły, jakieś inne ciśnienie miał coś, dzisiaj nie wykręcił tego czasu co zawsze, to nie znaczy, to że rano... To jest odstępstwo. Tak, ale to nie znaczy, że rano nie trzeba biegać, potem zrobić fizjuku, potem regeneracji, potem czegoś, no nie? Zatem, podsumowując, zajawka jest również bardzo ważnym elementem dążenia do szczęścia. I nowe... Tak. Więc to akurat nam się bardzo, bardzo dobrze spięło. I wiesz, fajne jest też spędzanie ludźmi, wiesz, jak teraz rozmawiamy i słyszę, jak ty mówisz o tej muzyce, to słyszę, że w tej mowie jest pasja, nie? Że ty jakby, kurde, przejmujesz się tym i to jest dla ciebie ważne. I to jest zajebiste, jak gadasz z ludźmi, którzy właśnie mają jakąś zajawkę, albo przynajmniej rozumieją ludzi, którzy mają zajawkę. Super, nie? Bo jakby potrafią ci dużo o tym powiedzieć, potrafią cię też tym zarazić. Dlatego gadanie z ludźmi jest fajne. Też tak uważam. Jeszcze zaraz być jakiś taki element szczęścia? Kurde, nie przypominałem sobie tego wzoru, ale podejście, wyzwania, bliskie kontakty, myślę, że jest to dobra baza. Myślę, że wtedy będziemy na pewno już przynajmniej mieli satysfakcję. Szczęście może jeszcze? Ja wezmę Americano. Dużą Americano, kawkę. Poprosimy. I wody nie gazowane. A kuku?
A nie mamy tu kontaktu. Dużą kawkę americano poprosimy. Dużą kawkę americano. Americano, z Ameryki. Nie wiem. Tak, to jest czarną. Ja to mówię, przepraszam. Dużą. I to wie pani co? Kolega mnie zainspirował, ja też chcę dużą czarną. Jeszcze raz? Dwie duże czarne kawy w takim razie po prostu. I jedna woda. I jedna woda niegazowana. Wszystko to będzie. Nie jest łatwe zamówienie. Udało się? Coś dzisiaj słabo słychać. Chyba tak. A kuku, halo, halo. Polska daje kod? Nie, ja nie chcę żadnego kodu, droga pani. Ja chcę dwie kawki i tą niegazowaną wodę. Niegazowaną, tak? Tak, tak, tak. Zimną, niegazowaną wodę. Nie zimną. Nie zimną jednak. Zapraszam. Dobrze, to nie zimno. No dzięki. Oj, pani. Sorry, ale ja po prostu mam, uwaga, delikatne stuny głosowe, powiedział mi laryngolog, i w ogóle nie mogę pić zimnych rzeczy. Aha. Tak, w ogóle hardcore. Ja pewnie się... też, ale i tak to piję. A, no stary, to ja tak myślałem przez całe życie i miałem to w dupie, a w pewnym momencie teraz, jak się napiję na zewnątrz wina, to rano, bo mówię jak taki menel, a czasami wiesz... To ja aż tak nie mam. Nie, to ja naprawdę mam, wiesz, te struny głosowe. To nie są żarty. To nie jest taki, że... Tak, bo chciałem tak się przylansować, że mam delikatne struny głosowe. To jest... Dobrze. Proszę pani, tę wodę poprosimy nie zimną, tylko taką normalnej temperatury. Tak, natomiast ja miałbym taki sekretną prośbę do pani, jakby można było dać kubeczek z lodem. Jakby mógł być taki większy, żeby trochę było tego lodu dużo. Poszło wszystko? Super, dziękuję. To ta nerka, co się Robert jarał, pokaż. Tak, zobacz sobie. Proszę tam podjechać do jedyneczki. Dziękuję. Ze spodni. Okay. Słuchaj, to są ze wszystkich dodatków od firmy 100%. Super. No. Super są takie rzeczy, które mają, wiesz, jeszcze jakiś... Mój kumpel, designer 100% zrobił to dla mnie na Boże Narodzenie, taki prezent. A ja, to jest też zabawne, bo ja zawsze brychtałem z tych nerek i że to jest jakieś w ogóle dziadostwo, ale jak już zacząłem to używać... Jest mega wygodne. To ci powiem, że bez tego nie mogę sobie poradzić. Kurde, okay. Ty jesteś długi, dobra. Może wyciągniesz to. Jasne. Ten środek. No właśnie. Mamy to. O kurde, i tu możemy mieć cały barek. Tak, właśnie o to nice. Chodziło. No. Bo teraz to co zabieramy tam do tyłu. Okej, okay, druga zmiana barka. A w ogóle tak przy okazji szybko wspomnę, że jesteśmy w trakcie emisji akcji 100%. Jak ktoś chce zainwestować, to sprawdzajcie. 100%.com, tam macie wszystkie informacje. I można sobie kupić kawałek 100%? Tak, 30%. No już teraz nie 30%, bo dzisiaj w ogóle wleciało 250 tysięcy. Okej. Okay. Zainwestował. Ktoś? No... Czy wiem, ludzie, w sensie, bo to jest... Nie, to... wiem kto akurat, bo nie, to jeden, jeden inwestor. I bardzo fajnie, a ostatnio z takich mniejszych inwestorów jakieś 40 czy 50 tysięcy się zebrało, już będziemy zaraz mieli milion, a półtora to jest to minimum, co chcemy zebrać, a najlepiej by było zebrać w ogóle 4,5, bo to jest maksimum, co można zebrać. Okay. Wtedy byśmy weszli z wielkim impaktem, tak jest. Wracacie muzycznie na grubo? Proszę, nie muzycznie, odzieżowo, bo ja muzyczną firmę sprzedałem i muzycznie, no już nie, ja nie chcę wytwórni prowadzić, chciałbym z kimś wydać fajną płytę i tak dalej, ale chyba, mówię chyba, dlatego że już się nauczyłem w życiu, że już mówiłem, że nigdy i coś, a potem się życie inne okazywało, ale raczej nie wytwórnia, firma odzieżowa, którą była na rynku 20 lat i po prostu wraca na rynek.
mamy świetny pomysł, będziemy kontynuowali ją tak jak była, tylko dopracujemy wszystkie dawne rzeczy, które były niedopracowane i będziemy się bardzo mocno opierać o dropy tematyczne, które będą poruszały fajne tematy, okay, takie jak na przykład fizyka kwantowa, albo na przykład będziemy mieli drop Jestem Warszawą z Bilonem, tak, w której będzie proca do karmienia łabędzi. No, że jak łabędź sobie się ten pływa, ty masz proce, chlebem podobno się już dowiedziałem, tak? To czym się karmi łabędzie? Strzelasz sobie ziarnem, ale robisz kulkę z ziarna i se strzelasz koło niego, to ląduje i sobie łabędź wcina ten. Kurde. To będzie praca po prostu do kolekcji Jestem Warszawą. No, po prostu praca do karmienia łabędzi, czego nie rozumiesz. No. No. Dobra, już odkaczyłem, temat 100% poruszony. Dobra, możemy przejść do innych. Ja chciałem się odwołać do... do tego szczęścia. Aha. Bo ja ostatnio sobie słuchałem Dalaj Lamy na tym audiobooka, tak, aczkolwiek nie pozbawiony wad i uważam, że wszystkie nie jego... Nie ma takich ludzi. To, a tak, ale ja nawet nie mówię o jego personalnym bycie, tylko jakby o jego filozofii. Dopatruję się w niej pewnych nieścisłości, a wręcz bardzo jasnych nieprawidłowości. Ale to rozkładamy go. No, zacznijmy od szczęścia. On bardzo fajną definicję zrobił szczęścia. On zaczął od tego, że problem polega na tym, iż mylimy przyjemność ze szczęściem. Tak. I szczęście to jest sytuacja długoterminowa, przyjemność krótko. Więc często przyjemnościami krótkoterminowymi nawet możemy sobie zrobić nieszczęście, czyli na przykład używkami, chociaż żeby było jasne, ja nie jestem też za tym ekstremum, że jejku, nigdy nic nie spróbowałem i tak dalej. Znaczy, jeżeli ktoś tak chce, to proszę bardzo, ale chodzi mi o to, że ja rozmawiałem ostatnio na przykład z Miśkiem, aktorem. Aktorskim, tak? Tak, o jego mocnych uzależnieniach. I on hardkorowo. Tak, on bardzo hardkorowo. I ja też dostrzegłem w którymś momencie rozmowy, że mówię, słuchaj, ale okej, fajnie jest być trzeźwym i w ogóle, i to jest super, ale też są sytuacje, że jednak na przykład różne stare czasy, gdzie potrafiło być, powiedzmy, dla średniej krajowej dosyć zwariowanie u mnie, no to ja nie wspominam ich wszystkich jako strasznej rzeczy, jejku, jakie te, no, to były świetne momenty. Ale no, one też doprowadziły cię do tego, co robisz teraz, no i wiesz, ja uważam, że takie wypieranie się przeszłości też nie jest drogą, bo wiesz, jeżeli doprowadzisz się do jakiegoś hardkorowego stanu, z którego tak musisz, wiesz, wychodzić, robić absolutny reset i już teraz na przykład niczego nie tykać, no to wtedy na pewno nie masz żadnych dobrych skojarzeń, bo to ci może zniszczyło życie, ale jeżeli to po prostu było coś, co na przykład, no nie wiem, po prostu straciło ci parę weekendów, może parę miesięcy, jakby to podsumować, no ale wiesz, jednak też zbudowało ci pewne doświadczenia, może pewne znajomości, które nie muszą być złe i to pozwoliło ci dojść do wniosków, które masz teraz, więc ja bym nigdy nie wykluczył jakiegoś elementu swojego życia i nie zrzucał go na straty, że tak to mówię. No, ja mam do tego takie podejście, że ja oczywiście wirus przesadziłem totalnie, nazwijmy to ten, może tutaj no się mocniej, no ale to już nie to jest etap, w którym tamte skalowanie, nie wiem, czy ma sens. Ja przesadziłem totalnie, natomiast jestem teraz jakby w stanie ducha, gdzie nie czuję potrzeby w ogóle żadnego przesadzania, a po paru używek pozbyłem się w ogóle. Natomiast chodzi mi o to, że te wszystkie... No, zarzucam wszystko. Tak. Ale te stare lata też mnie obfitowały w całą masę świetnych doświadczeń, których bym nie... Bo zaczęliśmy tego Dalaj Lamy. Tak, których bym tak nie przekreślił i nie powiedział, że one były tylko nieszczęściem. Więc
okej, okay, napiliśmy się, kogoś boli głowa, mnie akurat nie, ale powiedzmy, że rano się człowiek czuje trochę gorzej, ale ja bym nie powiedział, nie, nie warte było wcześniej picie, było warte. Chodziliśmy, kurde, po mieście, było śmiesznie, zaczepialiśmy ludzi w pozytywnym znaczeniu, nawiązywaliśmy znajomości, jasne, było super, czemu nie? Tyle ludzi się poznaje przez szeroko pojęte imprezy, że ja jestem w dużym szoku, ale faktycznie, wiesz, jak ja miałem, wiesz, też klub w pewnym momencie, to to przywija się tyle śmiesznych ludzi. Wy to dopiero zatańczyliście. No, stary, powiem ci tak, jak masz 20, nie wiem, 4 czy 3 lata i masz klub w centrum Warszawy, to jest gruba rzecz. I to modny klub. I to całkiem modny klub. No, w raperzy, wiesz, no my mocno rozkręciliśmy środy i u nas grał prawie każdy. Aha. Łącznie, stary, to jest niesamowicie śmieszna sytuacja, ale my zaprosiliśmy mistera Polskę, okay, do Polski, jak jeszcze nikt go, wiesz, u nas nie kojarzył. My się dowiedzieliśmy od DJ-a Frodo, że jest taki typ w Polsce, w Holandii, który, wiesz, i on zdobył parę nagród w Holandii w ogóle. On też nagrywał z Riff Raffem, z Yellow Claw, jakby naprawdę, aha, z dużymi nazwiskami. I my mówimy, dobra, to weźmy go na urodziny balu. Pierwsze urodziny balu, tam kurde, chyba ludzie tego nie skumali za bardzo, bo to był duży hardcore, to nie, wiesz, to nie była muzyka, którą robi dzisiaj. To było takie bardzo mocne, elektroniczne brzmienie. Jak polecam stare kawałki mistera Polski, są naprawdę mocne. I on w balu, z tego co ja zrozumiałem, poznał Malika. I potem, kurde, zrobili, wiesz, te swoje hity i mam jakby mega zajawkę. I ostatnio nawet go spotkałem na koncercie Quebo i gadaliśmy o tym i śmieszne. Śmieszny fragment, wiesz, taki jakby nieoczekiwany potem, wiesz. Jesteś współtwórcą historii. Nie, no, wiesz, właśnie, no tak. Nie chcę tak mówić, ale jestem elementem, który ale gdzieś tam w pewnym sensie do niej doprowadził i to jest pewna zajawka, jak widziałem na openerze, jak był Diplo, stary, i Diplo zaprasza mistera Polskę i grają jego dzianki, to miałem takie wow, o kurde, pamiętam, jak, wiesz, zapraszaliśmy go do balu i było tam, wiesz, no nie wiem, 300 osób i jak mister Polska zaczął przypierdalać tym basem, to wszyscy tak, o kurde, co to jest? Ale my mieliśmy zajawkę, bo on naprawdę robił ciekawe rzeczy. No i teraz nagrał Suczki 2 i z Doniem i rozbił bank. Coś okropnego, ale ten... Różne są drogi. Znaczy, nie, no słuchaj, to jakby nie ma pretensji do nikogo czy coś, to piosenka jest okropna, Suczki w ogóle jeden, to już było w ogóle, to się w ogóle jakikolwiek sentyment do tego po prostu mnie żenuje wręcz. Nie, no bo to jest, to było takie, to była ta fala hip-hopolo, nie, którą w sumie została... Nie, 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 oj nie, właśnie nie, to było inaczej troszeczkę, bo tutaj się wymaga. Okej, okay, bardzo dobrze, proszę mnie korygować. Tak. Słuchaj, zamykamy tylko szczęście. Szczęście jeszcze ważne, żeby być zdrowym, mieć kupę pieniędzy. Pieniądze nie, bo pieniądze to przyjemność, a nie. Nie, kurwa, nie, stabilizacja i pewność tego. Tak, czyli nie... kurwa 30 milionów złotych. No dobra, 10 minimum. Nie, no, i ten, no to jest tak, stabilizacja. Nie tak, żebyś miał komfort i nie bał się o jutro. Tak, także... to jest właśnie dycha minimum. Ale nieważne. No jak, no mówimy o prostych rzeczach, a nie żadnej wielkiej rzeczy. No, samochód, stary, domek, dochód, czekaj, jak to się nazywa, pasywny, kurwa. Czyli, że jak to gdzieś wpłacić, to będziesz dostawał tyle hajsu. No to ty już mówisz, że będziesz chciał być rentierem, czyli chciałbyś żyć odsetek tylko. No o tym mówimy, no, że zabezpieczona przyszłość. Ale praca też może dawać ci satysfakcję. Ale daje od cholery. Ja chcę pracować całe życie i robić świetne rzeczy, tylko to nie zmienia faktu, że mieć zabezpieczoną przyszłość. To znaczy, że wiesz, że gdyby ta praca nie przynosiła żadnych pieniędzy, to i tak masz święty spokój ze szmarem. No tak, ale pomyśl, stary, jak teraz dajesz taki... Oczywiście to nie jest tak, że ludzie teraz będą przykładać ze swojego życia, ale mówisz, 10 baniek to jest... minimum, no to większość ludzi przecież i tak nie ma szans zdobyć tego. No i co z tego, że nie ma, to, że nie mogą być szczęśliwi? Mogą być jak najbardziej, ale ja mówię o sobie. Dla mnie to by dawało zabezpieczenie. Więc ja zacząłem przecież od kupujcie tego, kupujcie akcje 100%, bo z takim podejściem to będzie, wiecie, no tak, ja będę tutaj zamierzam zarabiać pieniądze, no. A oprócz tego robić świetne rzeczy, bo ja nie jestem... na pewno biznesmenem, który tylko kupi tanie i sprzeda drożej. Ja w ogóle ja się nie jaram rezaniem kasy dla kasy. Tak. Mnie to w ogóle nie jara. Tak, ja bym tego nie umiał zrobić. Nie wiadomo, co nieważne, co sprzedaje. Sprzedawcą akurat jestem nie najgorszym, ale ja muszę wierzyć w produkt. Wiesz co, właśnie wiesz, co chodzi. Dobry sprzedawca nie musi wierzyć w produkt. No to a ja muszę. To ja muszę. To nie czynicie czystym biznesmenem, tylko według mnie człowiekiem, który jednak zajawki, który chce robić. Chociaż ten gościu
który ten, który... Nie wiem, co robi. Wall Street. Jordan Belfort. Tak, to ten koleś napisał książkę, w której twierdzi to, co ja teraz powiedziałem, że dobry sprzedawca powinien wierzyć w produkt. I ta książka jest w ogóle genialnym podręcznikiem do sprzedaży. Okay. Jeżeli się go przeczyta, przestudiuje, jego nie można przeczytać, jego trzeba studiować. Jeżeli się go przestudiuje i będziesz robił dokładnie tak, jak on powiedział, to będziesz sprzedawał wszystko i on to mówi. Potem mówi o tym, że trzeba wierzyć w produkt. Oczywiście pierdoli, bo jest pieprzonym oszustem, złodziejem i kapusiem, który kurna, no tak, rozjebał się na całą swoją ekipę, tak? Nie chciał przyjąć kurna odpowiedzialność za swoje czyny, tylko na wszystkich nas skarżył i dlatego sobie wyskoczył na wolność i co czyli najlepsze... Czyli szczur z Wall Street. No, nie... Poniekąd. Słuchaj, jakby to nie bije oceniać wszystkie winy i tak dalej, natomiast no, ja mówię o fakcie, no tak przynajmniej było w filmie, chyba że ten film jest totalną nieprawdą, ale chyba ten fakt zamknięcia całej sytuacji raczej był prawdziwy. Pewnie tak, zresztą to też chyba nie udawałoby, jakby to też ten film jest chyba na podstawie jego książki. Tak, więc... a dzięki temu filmowi on też mógł spłacić swoje długi, no ale myślę, że ileś osób jest w więzieniu dłużej niż powinno być, a to on powinien być najdłużej, no bo to on był prowodyrem całej sytuacji. Więc tylko Defender, bardzo fajny samochód. Przyjemny. Więc tylko to chciałem powiedzieć, a jednak się nie udało w ogóle trzymać tematu, ale pieprzyć to w ogóle, kurwa, jebać to, kurwa. Nie, bardzo jedźmy z naturą. Bardzo dobrze, wyjechaliśmy z Łodzi, więc czas na falę. Tak jest. Słuchaj, nie, wróćmy, dlaczego byliśmy... Cześć, bo byliśmy przy szczęściu, przyjemności, a hip-hopolo. Miałeś mi wyjaśnić, dlaczego suczki... Oni nie byli Acetoholics, znaczy no nie, ale to była ta fala Libera, Meso... Nie, to nie było tak. No, to był, był Doniu. No tak. I tam wszyscy inni, co byli w Jane. No, Doniu, ten... Doniu. Chris chyba... Doniu, Liber. No, i Chris, to i może Chris, tak. I teraz tak, ci chłopacy, trzej, to może był jakiś DJ, nie wiem tego, oni chcieli robić hip-hop, po prostu hip-hop, oni lubili, mieli różne inspiracje hip-hopowe. No Doniu wiem, że bity robił wcześniej i on tam... Może, dla mnie osobiście wychodziło im to fatalnie, to było dla mnie nie do słuchania, im było po prostu słabe i był też piosenka Suczki, która była po prostu słaba. Dla mnie, dla innych była super. Dla tych, co nie mają gustu. Ale ten... ale oni chcieli robić hip-hop i w duchu i we wszystkim. To był hip-hop. Okay, no, to było, to jest moim zdaniem serca i to było takie coś hip-hopowego. Natomiast potem Liber nauczył się robić muzykę. On był chyba, nie wiem, najmniej muzyką, znaczy tego trzeciego to w ogóle nie pamiętam, więc Doniu jest trochę muzykalny, Liber w ogóle, ale nie trzeba być muzykalnym, się nauczył, jak się robi po prostu fatalny pop, był w odpowiednim towarzystwie i zarobił na nim chyba dobre pieniądze, tak mi się wydaje. Natomiast... Myślę, że w radiach cały czas te smuty czasami lecą. Może. Coś okropnego i tam jakąś dziewczynę wydawał, nie wiem, czy to nie była jego dziewczyna, nie wiem, to nie moja sprawa, to mnie nie obchodzi, ale generalnie Doniu co tam robił? Też coś chyba fatalnego, ale potem po prostu jakby słuchaj, z hip-hopu jesteś w stanie się nauczyć, ponieważ wbrew pozorom to mówię, które mają czasami jakieś pop gwiazdki, już tego chyba nikt nie ma, bo już chyba się skapnęli, co się faktycznie wyrabia, no to hip-hop jest bardzo wymagającym gatunkiem, jeżeli jesteś w tym naprawdę dobry, a nawet jeżeli jesteś w tym słaby, to jesteś w stanie zrozumieć pewne schematy, na przykład takie, że tekst hip-hopowy to ze trzy teksty rockowe czy popowe, tak? Także jeżeli... Co do długości, tak, zdecydowanie. Mówię o tekście. Tak. Jak najbardziej. Ja ostatnio wydałem film właśnie o rapie nawet, więc możemy o tym nawet chwilę podyskutować.
faktycznie zgadzam się, że tekstowo dużo więcej go jest, ale myślę, że jednak próg wejścia tak zwany jest dość niski. I zobacz, ile teraz jest takich raperów, chociażby youtuberów, nie? No. Którzy tam wchodzą bez żadnego, według mnie, przygotowania. Może z jakąś zajawką i nie chcę im tego odbierać, ale myślę, że prościej jest wejść do rapu, niż na przykład zacząć śpiewać w popie. W ogóle nie. Tak? Nie. No. Słuchaj. Bo robić tekst, gówniano, ale można tekst, wszystko. Oczywiście. No, to śpiewać gówniano też można. Nie ma żadnego problemu. Ale nikt nie wyda kogoś, kto fałszuje. O, w ogóle. No dobra, no. No proszę cię. Okej, okay, niech będzie. Autotune zakładasz. No, tak, a co, Paris Hilton, to umie śpiewać? Dobra, okej. Okay, zapomniałem, że technologia jeszcze do tego. No wiesz, tekst rapowy też ci można napisać ghostwriter. No i ile takich jest przypadków? No oczywiście, dlatego robić gówniano rzeczy może każdy. I może robić gówniano i może mieć w tym wielki sukces. I hip hopolo było taką muzyką, która opierała się o rap, o wiochę, i nie mu chodzi wioskę, tylko o stan mentalny, wiochę, czyli dla stąd była ta końcówka polo, która nie nawiązywała do Polski, tylko to disco to polo, disco najbardziej wieśniackiej muzyki, jaką znamy. Oprócz tak samo wieśniackich piosenek w Niemczech, Włoszech i jeszcze gdzieś, żeby nie było, że my Polacy mamy najbardziej wieśniacką muzę, bo to nieprawda. Nie, takie wieśniactwo jest w całej masie innych krajów. Jasne. Coś okropnego. I więc disco polo, boże, ten hip hop polo opierało się o po prostu wiochę. Ci niektórzy wykonawcy po prostu umieli zrobić takie rzeczy, no bo to wiele nie trzeba umieć. Jak zrozumiesz trochę show biznes i jak pewne rzeczy działają i co wieśniaki lubią, czy ludzie jak sprowadzą się do stanu wieśniactwa, co no, lubią, to nie jest jakaś fizyka kwantowa, żeby to rozkminić, prawda? Mnie teraz na przykład następna jeszcze tutaj rzecz, którą bym rozpatrzył, na przykład tam był niejaki Mezo, który był dosyć muzykalny, ale ta muzyka była fatalna. Dla mnie, dalej podkreślam, osoby, które ma gust, a nie dla osób, które go nie mają. Była wieśniacka. I w ogóle jak dzisiaj jest też taki, w ogóle panuje takie kurwa pytanie, które mnie po prostu rozśmiesza, że ktoś mówi, ale co, to kiedyś się śmiali tam z tego Meza, a teraz też robi się bardziej problem, że nie, kurwa, to była wiocha taka, że wieś kurwa śpiewa, nie. Jakiś aniele, coś tam, a kurna teraz, i nie tylko teraz, i bardzo dawno temu były zespoły, które opierały się o pop, jak Silent Pepa, które miały doskonałe melodie, proste, ale fajne teksty, a nie wiśniackie, Let's Talk About Sex Baby, i nawet proste jakieś okrzyki były zrobione tak, że to miało, że to jest dzisiaj, można to sobie puścić. I pop w hip-hopie istniał od samego jego początku. Tak. Jedna z pierwszych hip-hopowych piosenek też miała bardzo popowy potencjał. Ta To The Hip Hop, To The Hip The Hapa, to też miało bardzo, to był dyskotekowy vibe wręcz. Więc to zawsze istniało, to nie jest żadna kurwa nowa rzecz. A po prostu tamte rzeczy hip-hopowe były tak nazywane, przecież ci wykonawcy tego sami sobie tak nigdy nie mówili. Nie, no oczywiście. To była tak, obraza, była metka, która, na którą ta muzyka zasługiwała, bo była, tak. No, była wysiadka, no, to po prostu, to w pojmieniu. No. Tak, w Polsce to było po prostu nieudana próba mariażu tego rapu z popem, tak naprawdę. Bo tak, nieudana. No, o, idealnie to nazwałeś. Super, nie no. Idealnie. Nieudana mariaż hip-hopu z popem. A są udane mariaże hip-hopu z popem. Tak, najbardziej, super. No nie, no, w ogóle rap jest mega chłonny, uważam, bo wiesz, od początku sample były z wielu różnych gatunków, czy tam wiesz, z funku, czy z jazzu, czy tam z czegoś innego. Ja w pewnym momencie bardzo polubiłem taki jazzowy rap. I to jest zajebiste, jak rap potrafi wchłonąć, wiesz, potrafi wchłonąć techno, potrafi wchłonąć nawet, wiesz, punk, jak z The Who'sa. Nie wiem, czy znasz tak, artystę. Jest artystą z młodego pokolenia, którego piosenki
normalnie sobie puszczę i lubię jego muzykę, nie znam jej całej, ale na przykład Pato Love bardzo lubię i są też artyści, na przykład, których muzyki sobie nie puszczam, ale wiem, że są nieźli, a jego sobie normalnie puszczam. Natomiast jakieś uknąłem takie stwierdzenie, ktoś to nawet podłapał, uważam, że ono jest fajne, które brzmi tak, że rap, nawet bym powiedział hip-hop prawie to wymienię, to stosuje. Rap może być wszystkim, ale nie wszystko może być rapem. Mm-hmm. Albo nawet bym powiedział, hip-hop może być wszystkim, ale nie wszystko może być hip-hopem. Mm-hmm. Tak, myślę, że to jest dobre stwierdzenie, jak sobie tak teraz myślę. Tak, zdecydowanie. W ogóle hip-hop jako kultura też, kurde, myślę, że w ogóle złapał swój czas tak naprawdę mega teraz, bo rap jest oczywiście, wiesz, wielki, o, już od wielu lat jest naprawdę numerem jeden na listach przebojów, ale też graffiti mega wjechało do sztuki, chociażby graffiti ogólnie street art, moda uliczna, teraz razem z TikTokiem taniec jest też niesłychanie jakby popularny, czyli pewnie jakby też jest taniec z elementem oczywiście konkretny breakdance, ale tańczyć hip-hop też można, więc generalnie myślę, że hip-hop ma teraz swój czas tak naprawdę w tym dzisiejszym świecie tak zwanym. A jak myślisz, co miałoby być innego na horyzoncie? Wydaje mi się, że to jest, kurde, ciekawe pytanie i myślę tak naprawdę, że stary, to co będzie nowego, będzie też wyrastało z rapu tak naprawdę. Wydaje mi się, że na przykład muzyka rockowa musi wrócić, bo było chyba, no jest teraz mija 30 lat mniej więcej, odkąd rap jest czymś gorącym, a rock jednak bardzo mocno działa na przykład na koncertach. Myślę, że dużo mocniej niż rap. Oczywiście rap teraz przejął te rockowe elementy, takie jak pogo, takie jak tam ściany śmierci i tak dalej i znów jest mega energia. Ale na przykład, wiesz, Osa czy Kasperczyki z SBM-u, który jest tak naprawdę zespołem rockowym z takim rapowym flavorem, co nie? No i też przez wytwórnie pewnie bardziej się ich kojarzy z rapem, ale jednak to jest gitara i perkusja i jeszcze tam jest na basie ziomek, który nie jest Kasperczykiem, Michałowski. No i teraz, ale zobacz, że to jest taki lekki powrót rocka, ale też trochę przez drzwi rapu, więc nie wiem, czy to nie jest tak, że teraz wszystko będzie trochę schodziło do rapu, a potem, kurde, nie wiem, ciężkie pytanie, bo wszystko się teraz zmienia przez to, że inaczej konsumujemy treść, że masz teraz te Spotify czy tam Tidala, więc masz dostęp do wszystkich piosenek. Bardzo ważne są teledyski jednak w wydawaniu muzyki, teraz każdy praktycznie robi sobie teledysk jakikolwiek, więc myślę, że coraz trudniej jest przewidywać trendy. Tak. Więc... Bo Solar jakiś czas temu w jakimś poście stwierdził, że on przewiduje jakiś tam zmierzch trochę hip-hopu. Ja tutaj musiałbym dłużej porozmawiać i rozbudować, może ja też to gdzieś tam czytałem sobie tak lekko trywialnie, wiesz co, muszę niestety sprawdzić, czy się jasne, nagrywa. Jasne. To schiza, nagrywa się dobrze. Ale prawdopodobnie raczej nie będzie okazji tego omówić. Natomiast ty chcesz ciepło, czy to ci się przez pomyłkę wyłączyło? Nie, chciałem zimniej. No to w sensie tak jak jest, jest wyłączę, jest bo będzie ci gorąco zaraz. Ale ja bym na tyle, ile ja zrozumiałem tą wypowiedź, to ja bym się absolutnie z nią nie zgodził, tylko mogłem jej nie zrozumieć w pełni. Ja uważam, że hip-hopu, rapu, dobrze, teraz najpierw trzeba było zacząć od definicji, więc hip-hop jako taka kultura naprawdę mocno związana z muzyką rap i z całą zajawką uliczną, to tam może gdzieś mieć mniejsze znaczenie, natomiast po prostu rap jako rap w ogóle w mojej opinii nic z tego nie wyprze. W ogóle to jest w ogóle nie do wyparcia. Ale masz na myśli sposób nawijania, melorecytacji takiej? No rap po prostu. Okay. Melorecytacja to mi się bardziej kojarzy z jakąś wieśniacką piosenką artystyczną, aktorską dokładnie. Melorecytacja to podobno jest techniczna definicja rapu, tak mi się wydaje, ale może kiedyś się mówiło, na piosenkę aktorską i zawsze w moich oczach było to coś okropnego. Natomiast rap
jest po prostu kolejną możliwością nawijania, która, jak się okazuje, została wymyślona chyba jednak później niż śpiewanie. Można by było powiedzieć, że poprzez to jest bardziej rozwinięta cywilizacyjnie, aczkolwiek to by było dosyć śmiałe stwierdzenie. Ja bym postawił te dwie formy wyrażania się na muzyce na równi ze sobą, na absolutnej równi. Świetnie to pokazało zresztą Hot Sixteen Challenge, gdzie bardzo fajni piosenkarze, niektórzy rapowali poprawnie, niektórym to powychodziło słabo, także genialnie to tam tym, którzy nie mieli z tym nic wspólnego, to raczej w ogóle nie wyszło. Więc to wcale nie jest takie proste, jak sobie ktoś tam kiedyś myślał. Ja też jestem raczej zdania, że rap się nigdzie nie wybiera. No właśnie, to jest to. Tak, i raczej się okopie na tej pozycji i wydaje mi się, że właśnie ze względu na tą swoją otwartość będzie wchłaniał różne inne style albo pozwalał właśnie... Wchłaną już wszystkie. No, trochę tak i też. No, nie, trochę. Ale to jest też zajebiste dla nie raperów, nie? Nie ma żadnego stylu, którego nie możesz pod niego nawijać. To prawda, nie widziałem wiele operowego rapu, ale pewnie też jest, się jest, oczywiście, że jest. No i proszę. Pytasz i masz. No operowe to klimaty były używane w rapie w latach 90., gdzie były w podkładzie muzycznym w cięte operowe wokale jako niemalże sample. To się to robiło kupę lat temu. Tak, ale chodzi mi jeszcze, żeby teraz ktoś połączył śpiew na przykład, albo na przykład nawinął. Nie tak, że jest tylko refren operowy, tylko żeby, wiesz, nawijał i między tym, tak jak... Zobaczymy, wiesz... Jestem przekonany, że jest taki artysta, aczkolwiek coś fajnego wymyślić, a to dalej będzie ktoś rapował. Jest coś takiego, to mi ostatnio znajomy fotograf pokazał, Arka, to jest taka kobieta z Portugalii chyba, która ona trochę śpiewa, trochę tak właśnie nawija i ma takie teledyski niesamowite. Kawałek się nazywa Prada Ratata, polecam sobie sprawdzić. Super, Arka, zobaczyć. Naprawdę ciekawe. I teledyski są takie, że po prostu, wiesz, całe robione w 3D, wywalone gałem, aż naprawdę. Wow. I to jest połączenie takiego operowego stylu właśnie z popowym. I fajnie gra, naprawdę bardzo fajnie gra. Hechło drugie. Bardzo ciekawa nazwa miejscowości. Czasami są mega śmieszne, ale ten. Ta, no. Starec z koło Szczecina. Pewnie nie jeden. W Szczecinie to jeszcze więcej, ale ten, ale jest taka miejscowość i w ogóle ładna, mała i przepiękny jest tam. Przepiękna posiadłość. Tak, ale taka przepiękna, z bardzo długim podjazdem do domu. Teraz ktoś to kupił i remontuje. Jestem ciekawy, jak to zrobią, bo to jest bardzo duże wyzwanie i finansowe, i nie tylko finansowe, również to trzeba fajnie ugryźć. Okay, żeby porządny pałac w stolicy mieć. Tak. Ja gdybym takie coś kupił i miał zamiar coś z takim czymś robić, to ja bym wnioskował, żeby zmienić nazwę tego miejsca. Znaczy, jakby wiesz, jeżeli byłbyś prominentnym mieszkańcem... No to... gdybym coś takiego kupił, to pewnie by oznaczało, że jestem prominentnym mieszkańcem. To prawda, to od razu z tytułem kupujesz. Zakładam, wiesz co, to trzeba na to parę złotych. Nieważne, czy to są twoje, czy ty byś zrobił jakiś biznes z inwestorami, czy tak dalej, no to jednak jesteś człowiekiem, który organizuje jakieś spore przedsięwzięcie. No to przecież to nie jest wtedy żaden problem zorganizować takie przedsięwzięcie, żeby zabrać, nie wiem, ile tam osób mieszka, czy 50, czy 100. Tylko pytanie, czy chcieli, bo wiesz... No stary, gówno się nazywa ich wioska, ale są ludzie, się nazywa mają... gówno. Ja też bym nie chciał mieszkać, ale w takim miejscu może bym się prowadził, ale z drugiej strony, wiesz, ludzie mają duże przywiązania czasami do jakichś tradycji, które są do bez gówna? Sensu. Nie wiem, słyszałem, że był taki taternik Krzysztof Kutas. No. I też sobie nie zmienił no tego. To kurwa, to się nie dziwi, jakby się nazywał Krzysztof Kutas. To nigdy tego, Wini Kutas, kurda. By się nazywał, ja bym sobie dodał jeszcze przynajmniej Wielki Kutas. Myślę, że nie miałbyś ksywy Wini, gdyby miał Kutas. Wini kawał chuja, stary, kurda. Wow, no, ale w ogóle żadnym przypadku sobie nie zmienił. Ale ktoś opowiadał anegdotę o... Cześć, jestem Wini kawał chuja. Mój ziomek ma ksywę Dziwka
i się przedstawiam, się ma dziwka i ludzie czasami się tak, co kurwa, ja, nie, ja jestem dziwka. I... Ja jestem dziwką. Nie dziwką, ja jestem dziwka i to jest dziwne, ale naprawdę wiesz. A, bo tak, widzisz, to jest ważny szczegół. Tak, nie tak. Życzę sobie mówić, że jestem dziwką, jestem dziwka. Tego się nie odmienia, to jest. Tak, jak no. Był Zośka w batalionie, tak? Był. No. Był batalion Zośka chyba, czy tak. Był Zośka w batalionie? Bo batalion się nazywał od imienia, a znaczy od ksywy. Okay. Zośki. Nie mam tutaj, ale to wierzę ci na słowo. Bardzo w ogóle ciekawa historia, polecam zainteresowanie się tym, bo jest bardzo mocne drugie dno, że niestety nieźle w chuja Polaków zrobiono, bo oni zrobili ten, odbijali tych, odbijali Polaków od Niemców, a jest takie przypuszczenie, że Niemcy wkręcali szpiegów poprzez to odbicie i to Niemcy zaplanowali, a Polacy myśleli, że to oni to zaplanowali. No w tym skurwysyństwie ludzie się potrafią naprawdę nieźle wyspecjalizować. Przejebane to jest inny przykład, ale też podobnego wkręcania. Czytałem jakiś czas temu, że w Rosji stary ludzie Putina zakładają partie opozycyjne i jakieś organizacje, wiesz, i po prostu robią taki baj, podobno jakiś bardzo wysoki doradca Putina jest jakimś mega zajawkowiczem teatru i skończył teatrologię i on tam robi taki burdel, że tam po prostu ciężko, wiesz, w ogóle zrobić opozycję, bo nie wiesz, kto jest agentem, kto jest prawdziwą opozycją, kto jest prawdziwą organizacją pozarządową, kto jest po prostu marionetkami. I pomyśl teraz, że jak jesteś takim na przykład średnio ogarniętym, ale wierzącym w coś typkiem w Rosji, chcesz się przeciwstawić Putinowi i nagle okazuje się, że pracujesz do organizacji, którą on założył. No to tak. Jest po prostu, to musi być tak straszne, jakby tak odbierać ludziom, wiesz, w ogóle... Znaczy ja bym stamtąd wyjechał, nie dałbym w stanie tam być rady żadnym opozycjonistom, nas by mnie zabili, a w ogóle być opozycjonistą to inna rzecz, w politykę nigdy bym się nie wmieszał, bo jestem zbyt naiwny na to. Natomiast no słuchaj, tam chyba już w tym momencie to już w ogóle nie trzeba chyba takich robić zabiegów, bo tam jest prawnie, znaczy bezprawnie, bestialsko opozycja tak zgnojona. Oni to sobie oczywiście zamknęli w ramach, które nazywają prawem, a z prawem nie mają nic wspólnego, bo jest to bezprawie. I tam już chyba nawet nie trzeba robić takich chocków, klocków. Natomiast ja jestem teraz w trakcie lektury książki o dezinformacji, ale ona się nie nazywa dezinformacja. Nie wiem, czy to nie wojna informacyjna, ale nie wiem, wpiszcie sobie książkę o dezinformacji, co znajdziecie. I jest Putin taki kolorowy, czy a taki jakoś przerobiony na okładce. To z Finlandii takiej tej, czy nie? Autorki, czy nie? Wiesz co, nie mam bladego pojęcia, które mi zawrócić, więc nie obchodzi, a powinienem się wiedzieć. Nie, nie, jakbym z nią rozmawiał, to bym się dowiedział. Natomiast tam piszą o różnych właśnie takich dezinformacjach, no i jest to na razie jeszcze jestem w trakcie, to jest historia o tym, co zrobili Ruscy. Dzierżyński w ogóle w tym bardzo mocno brał udział, czy w sumie Polak, ale Polak Rusek już właściwie, to co zrobili, żeby ich po rewolucji nie napadły na nich kraje zachodnie, bo oni byli osłabieni bardzo i właściwie można było w nich wjechać jak w masło. I oni zapierdolili taką dezinformację, że ich przekonali bez żadnego wystrzału do tego, że nie należy ich najeżdżać. Kurwa, i to po prostu zrobili coś pod względem no takim szpiegowskim, genialnego, oczywiście bestialskiego, ponieważ powinni być najechani, komuś powinien być spierdolony, bo to gówno i nikomu to niczego nie jest potrzebne, ale no grubą fazę. Ta. Chyba słyszałem o czymś takim, ale w ogóle Rosjanie to jest niesamowite, bo oni nigdy nie byli wielką potęgą, tylko zawsze grali właśnie takich skurwysynów. To, jak oni działają dezinformacją. Czytam teraz też właśnie o tym książkę. Zacząłem ją dopiero, więc jeszcze nic z niej nie wiem. Ale słyszałem od ziomka, że wiesz, to jest jedno z największych jakby sukcesów dezinformacji rosyjskiej? To, że nie mamy atomu. To, że cały czas Europa jest uzależniona od... pomóc ci? Nie. Uzależniona od rosyjskiego gazu i ropy. A przecież mamy technologię, to jest niesamowite. Tak naprawdę podjudzanie ludzi przeciwko energii atomowej to jest jedna z najgorszych rzeczy w dzisiejszych czasach. Bo wiesz, to
jest cytat z mojego znajomego Piotra Baczyńskiego, więc nie będę go sobie przywłaszczał, ale jak masz do wyboru elektrownię konwencjonalną, powiedzmy na węgiel, czy na tam ropę, czy na cokolwiek, to albo atomową, to masz tą elektrownię, która może wyciec, versus taka, która jakby domyślnie wycieka. Węgiel to jest technologia, która wycieka zawsze i po prostu zanieczyszcza świat i zanieczyszcza jakby nas, przez co ludzie chorują, my jakby krócej żyjemy, jest smog i tak dalej. A elektrownia atomowa rzadko, ale zdarza się, że wybuchnie i to i tak nie ma takich konsekwencji. A teraz pytanie jest, a gdzie wybuchło? No, na Ukrainie. W latach 60. O ile dobrze pamiętam, 64 chyba był, poprawcie mnie, jeżeli mówię źle, ale wiesz, gdzie wybuchła? Mówisz, tam, gdzie była czekaj, na Ukrainie w 64, to no, co to było? Czarnobyl. Nie, no to Czarnobyl za mojego życia wybuchł. To był 80 rok albo... 80, okej. Okay, nie, 80 któryś, okay, to bo ja już do podstawówki chodziłem, więc ja mogłem być albo w pierwszej, albo w drugiej okay, klasie, więc on to musiał być jakiś 83, 4, coś tak, mi stylu. Ale wybuchło za czasów komuny w kraju, gdzie była, wiesz, no teraz, jakbym o wszystkim sobie pomyślał, no, to bym sobie powiedział, że specjalnie to wyjebali, żeby przestraszyć świat od elektrowni atomowych. Kurde. Znając ich, ja z kimś rozmawiałem na tym temacie, kto jest, ma więcej takich informacji, i on powiedział, że no raczej nic na to nie wskazuje. No tak. Ale oni to mega na rękę. No, oni też to ukrywali, wiesz, oni też to mega ukrywali. Oni się nie chcieli przyznać. No, okej. Ukrywanie czegoś jest kolejnym motywem dezinformacji. Jak się robi prawdziwą dezinformację, to się robi ją na tylu poziomach, że ty już nie wiesz nic na końcu, co jest prawdą, a w końcu domniemywasz rzeczy, więc też bym założył, jak ktoś na przykład mówi, ho, ten gościu to na pewno nie jest szpiegiem, przecież on był na jakimś tam przemówieniu przeciwko ruskich. Tak? Jak miałbym szpiega, to wiecie, co bym zrobił? Wysłałbym go na przemówienie przeciwko ruskim. No czajcie tak, fazę? No. Wow, to nie jest genialne. Na pewno to nie wpadli. Tak, ale z drugiej strony, tak, wiesz, też nie można wpaść w jakąś paranoję, ale trzeba powiedzieć, że Rosja naprawdę jest tym podobno mega dobra i robi to od lat i ich pierwszą dezinformacją chyba, którą znamy, jest plotka, że Amerykanie rozsiewają AIDS. I to jest podobno rzecz, która do dzisiaj w niektórych państwach afrykańskich, że do dzisiaj ludzie kojarzą AIDS z Amerykanami, że to oni przywieźli. Tak, i to w tej książce też o tym będzie. O. Bo to było wspomniane na początku i podejrzewam, że tam będzie rozdział na ten temat. Tak, no bo to jest, wiesz, jakiś taki pierwszy przypadek, że oni naprawdę zauważyli, że można wykorzystywać podziały w społeczeństwie i po prostu wspierać od dołu dwie strony, tak jak żeby się ludzie za bardzo żarli. Ja nie mogę uwierzyć, żeby to był ich pierwszy przypadek. Uważam, że oni to robią dużo, dużo dawniej. Poza tym to takie coś to nie tylko oni wymyślili, to wszyscy robią i carska Rosja też to na pewno robiła. No, ten, kto ma lepszy wywiad i kontrwywiad, ten to po prostu lepiej robi, no nie? No, ci Izrael jest podobno w tym świetnym, Mossad się uważa za jedną z lepszych tych wywiadowni światowych. No tak, Amerykanie też mają na pewno super. Tak, ale ja myślę, że Amerykanie jednak ze względu na to, że mają wielkie pistolety, to trochę mniej przykładają wagi do dezinformacji, a trochę więcej do bomb po prostu z powietrza i rozjeżdżamy, jak coś nam się nie podoba. No, znaczy to nawet nie trzeba rozjeżdżać. Choć, tylko po prostu, choć wywiad na pewno mają dobry. Ten, patrzcie, to jest nasz gadu, kurwa. Tak, no nie, no wiesz, oni biorą lotniskowiec, przepływają sobie i no, ja nie jestem mega, w sensie, wiesz, żeby nie było, że nie jestem fanem Rosji, to jest zbrodniczy reżim i fatalny kraj, ale Stany, kurde, stare Stany mają tak złą historię, Stany tyle razy wszyscy mają złą historię. Odwalali po prostu, wiesz, w Ameryce Południowej taka destabilizacja krajów, odwaleni chyba 4 razy prezydentów Wenezueli, destabilizacja Bliskiego Wschodu, pierwszy kryzys uchodźczy, przecież jest przez nich, wjechanie do Iraku, gdzie nie było Al-Kaidy, przejęcie całej ropy, no... Ciężko powiedzieć, że to jest taki dobry gracz. Stary, ale nie ma dobrego gracza pod tym względem. Wszystkie kraje mają swoje imperialne zapędy. Przecież, czekaj, kto to
Belgowie, co odpierdolili kiedyś w Afryce i w ogóle się o tym mało gada. Są takie masakry. Tak, w Afryce. Przecież Belgia też była kiedyś bardzo... Ten Holandia, jakie to były skurwysyny? Ja widziałem sobie... To są jakieś pierdy teraz ja małe. Ja widziałem Belgia w książkach od takiego mema. Belgia w książkach od historii w Europie i taka, wiesz, spokojna ciuchcia, a Belgia w książkach od historii w Indonezji. Taki potwór, wiesz, który zjada świat. No tak. Świetne i tak jest, no bo z ich perspektywy, no to było mało fajne. Wiesz, że Amerykanie odkupili Manhattan od Holandii za jedną z wysp, na której rósł pieprz? Okej. Okay. Tak, jest to taki... Manhattan od Holandii? Manhattan jest okay, wyspą, ale nie? Czekaj, albo Manhattan jeszcze w ogóle od Indian był ten, co się mówi, że Manhattan, znaczy może to było jakoś później, ale się mówi, że Manhattan został kupiony za paciorki, za garść paciorków, jakieś świecidełek. A to może wcześniej, może Holendrzy kupili, a potem może, sprzedali ten... Nie za... dobrze historii, znam różne małe fraszki, tak, które ja opowiadam, jakbym kurwa mać coś czaił, ale to jest taki jakby ogólnie wielokrotnie fakt, który gdzieś słyszałem. No, Alaskę kupili ci z Amerykanie od Rosjan. Kurwa, czekaj, za... O, gdzieś czytałem, nie. 7 milionów dolarów, czy coś takiego, okay. Czy w ogóle z jakimś jeszcze końcówką, no kurwa, za śmiesznie pieniądze, nawet jak to przeliczysz na dzisiaj, to jest... Tak, wyobraź sobie, jakby mieli Rosjanie bazy, na przykład atomowe, a na pewno by mieli na Alasce, to myślę, że Amerykanie... No, oni teraz w ogóle tam, jakiś tam ich śmieć znany, ten, gdzieś znany tam... Znany śmieć. Tak, gdzieś tam pyszczył, że może to oni jeszcze się o Alaskę upomną. Ale tam ta Alaskę zrobił. Chuja się upomną. Na pewno nie o Alaskę, kurwa. Zaraz to się im Chiny, kurwa, o Syberię upomną. Tak, Chiny to ich kupią, jakby i tyle z tego będzie. To jest też nie jest najlepsze, bo wiesz, jakby... Znaczy, no wiesz, to jest młot i kowadło, stary. Jak teraz odetniemy Rosję od wszystkiego, to po prostu wrzucimy ich w ręce Chin, a tam ich Kubuś Puchatek przyjmie na payrollu po prostu. Kurwa, to już ja się nasłuchałem tam różnych geopolityków. No bo miałeś tutaj tego... Piotra miałem, ale, tam, ale to nie tylko też ja sobie oglądam też różne te programy i od Piotra jakich ludzi zapraszam, ale też tam jakieś inne osoby, których teraz nawet nie pamiętam. No, ale tak dużo jest tych informacji, a ja mam tak za słabe podłoże historyczne, że no nie jestem sobie teraz tak w stanie tego ustabilizować w głowie, że to tak na pewno będzie, a tamto, a siamto, ale tak, no wiadomo, że tam Chiny są bardzo dużym zagrożeniem, a może nie zagrożeniem, a może też i dla nas osobiście mogliby być sprzymierzeńcem. Różne, słyszałem tych teorii całą masę. Natomiast słuchaj, byliśmy przy książkach, więc ja bym chciał się zapytać o to, czy ty zamierzasz przy swojej aplikacji współpracować z moją mamą i kanałem. Ostatnio czytałem. Moja mama robi kanał o książkach. O, proszę. Tak, a ty robisz aplikację o książkach. Ja zrobiłem aplikację, w której nazywa się SkillUp w ramach kontekstu, która jest z... Ona nie jest z książkami, ona jest z opracowaniami książek, z takimi, wiesz, esencjami, z takimi głównymi myślami, tak? To są takie opracowania, które trwają, powiedzmy, tam 10-20 minut i tam są najważniejsze punkty z książki. Możesz tak, wiesz, szybko sobie ją albo przypomnieć, albo właśnie szybko poznać to, co jest w niej najważniejsze. Takie, no jakby to najprościej to w ten sposób ująć. Słuchaj, to robisz właśnie dokładnie to, co robi moja mama. Moja mama robi taką pigułkę od gdzieś tak 10-15 minut, to już jest dosyć długo, może jakiś rekord był 20, ale chyba nie, gdzie właśnie opowiada o książce, za ten zakreśla, że o czym jest, gdzieś sam początek opowie, no i później mówi, co tam jest w niej fajnego. Super, no to w takim wypadku będę musiał pod koniec tej rozmowy wziąć kontakt i czym prędzej do niej się odezwać. Tak, wiesz, oczywiście ja sobie tutaj pozwalam na reklamę, ale chciałbym... Będą banery takie na cały ekran tutaj. Subskrybuj, subskrybuj, subskrybuj. Ale...
No właśnie, i jak ta aplikacja, co się z nią dzieje, jak idzie i słuchaj, w ogóle... wyszła niedawno, wyszła tam ze 3 tygodnie temu, odbiór jest fajny, mamy, nie sprawdzałem teraz, nie mam świeżych danych co do tego, jaka jest ilość pobrań, ale oceny są dobre, fajny jest feedback, bo ludzie nam piszą rzeczy... A koło czego byliście na początku? Mówię o pobraniach. Że nie wiem, 1000 mieliście, 500, kurwa, 2 miliony, czy... Nie. Mamy taki plan do końca roku, żeby mieć 5000 płacących regularnie użytkowników. Okay. Mieliśmy pobrań na początku, myślę, że tam ponad 1000 w pierwszym tygodniu, więc jest fajnie, zobaczymy ile ludzi, czy też nie, to w ogóle było odpalenia triala, czyli tego, wiesz, darmowego okresu na początku, więc to są już ludzie, którzy gdzieś tam nie tylko ściągnęli, ale też powiedzieli, że chcą to... Mieliście takich deklaracji trochę. Mieliśmy trochę deklaracji, tak, zdecydowanie. A już ludzie, którzy deklarują, bardzo często będą dalej z tego korzystać, więc to jest fajne. Co chwilę wprowadzamy, wiesz, jakieś udoskonalenie. Na przykład teraz już masz swoją półeczkę, gdzie możesz odkładać książki, które przeczytałeś, lub książki, które chcesz przeczytać. Będziemy zaraz dodawali wyszukiwarkę, co tydzień wchodzą nowe książki, 3-4. I to jest fajne, to jest naprawdę fajna rzecz. Ja też z tego korzystam, kiedy muszę sobie przypomnieć jakąś książkę, albo właśnie, na przykład, wiesz, piszę odcinek o szczęściu. No to sobie włączam, wiesz, 2-3, kurde, 3 książki o szczęściu. Szybko, tak jakby, wiesz, łapię sobie tą wiedzę, spisuję i od razu masz dostęp do dużej ilości informacji. I to jest fajne, to jest naprawdę coś zajawkowego. I też pierwszy raz robiłem aplikację. Długi proces w ogóle, wiesz, tego sprawdzania, kodowania. Ja o tym nie mam pojęcia, ale bardzo dużo się zauczyłem. Musiałeś ludzi wynająć, tak? Nie, wiesz, ja to robię z taką firmą Daft Code, która po prostu się tym zajmuje i ja dołączyłem do tego projektu w ten sposób. Tak, więc to jest fajna, zajawkowa rzecz, żeby też zrobić coś innego, trochę zdjąć ciężar tak naprawdę z samego wydawania filmów w moim życiu, zrobić sobie taką trochę drugą nogę biznesową, ale też no, po prostu nauczyć się czegoś nowego i zobaczyć, jak to jest robić coś innego. No wiesz, ja miałem 19 lat, jak zacząłem robić YouTube i tak naprawdę nigdy nie miałem żadnej innej prawdziwej pracy i miałem taką refleksję w którymś momencie, kurde, nie chcę... Trochę na magazynie bym popracował z ciężkim sprzętem, tak, 1,5 roku, nauka obsługi, sztaplarki, z chłopakami trochę się tam ogarnął, rzecz prawdziwa, męska robota, nie jakieś sraty, pierdaty z tymi, kurna, tym środowiskiem, całym zbudem. Nie, ale wiesz co, słuchaj, powiem ci tak, złapała mnie kiedyś taka refleksja, byłem ucharakteryzowany do tego stopnia, że ludzie w biurze, którzy mnie 2-3 lata znali, nie poznali mnie po prostu. I poszedłem sobie tak, więc bardzo dobrze, ale nie, że na coś, jakby na kogoś albo na coś dziwnego, tylko na normalnego człowieka, tylko że innego. I wychodzę sobie... Nie za żyrafę się Nie przydałeś. Za żyrafę, nie za goryla. I wychodzę sobie do kawiarni, no i tak, wiesz, uśmiecham się, jestem miły, tak jak zwykle, zero reakcji, pani, wiesz, taka smutna, ten. No i to już mnie tak trochę zdziwiło, bo wszyscy ludzie są zwykle tacy raczej uśmiechnięci, nie? I potem, wiesz, siedzę w tej kawiarni i pytam, hej, sorry, mógłbym zjeść sobie coś swojego, mogę poruszyć widelec do innej pani, a ona mówi, nie, nie może pan zjeść tutaj swojego jedzenia, proszę to schować. I miałem takie, ja pierdolę, ja może żyję w bańce, może, wiesz, może moje życie, przez to, że, wiesz, gdzieś tam sporo ludzi mnie rozpoznaje i może jest dla mnie bardziej miła niż normalnie jest dla przeciętnych ludzi, zapała mnie taka refleksja, kurde, to może nie jest prawdziwe życie. I miałem z tym przez moment... A co znaczy w ogóle prawdziwe życie? No właśnie, to jest dobre pytanie, ale chodzi o to, że, wiesz... No właśnie, to jest też ciekawe. Słuchaj, bo każdy żyje w bańce. Tak, bo... Ktoś, kto pracuje ciężko, na przykład, nie wiem, na budowie albo gdziekolwiek indziej, to też żyje w bańce, żyje w swojej bańce ciężkiej pracy, na budowie. To jest też jego bańka. On też może być totalnie nieprzystosowany do jakiejś innej sytuacji. Oczywiście wiadomo, że lżejsze rzeczy jest wykonywać lżej. Natomiast mimo wszystko wcale nie znaczy, że on to, co robisz ty, robiłby dobrze, ani ty, żebyś robił dobrze to, co on, a może się okazać, że robiłbyś dobrze, może jakbyś chwilę na przykład gdzieś popracował, to by się okazało, żebyś robił sobie mięśnie, żeby też byś dawał radę, tak? Tak, ale wiesz, ja też nie chcę w ogóle zamknięcia w bańce bez takiej wyobraźni i przejścia gdzieś dalej i zobaczenia, czym jest tak zwane prawdziwe życie, czymkolwiek by nie było, no wydawało mi się trochę negatywne. I ja mega sobie, bardzo sobie cenię takie tak zwane
że tak to mówimy, nieinfluencerskie życie, bo w ogóle ja nie lubię tak myśleć o wszystkim z perspektywy tego, co mi może dać zasięg, co może, wiesz, dobrze wyglądać, z czym się pokazać, gdzie iść. My nigdy tacy nie byliśmy, nawet, wiesz, z chłopakami nigdy nie chodziliśmy na ścianki, nie dawaliśmy autografów. Kurwa, głupi byłem, może już było do was podbijać, jak mieliście po te 10 baniek, a ja kurwa sobie myślałem, no nie, no kurwa, gdzie, kurwa, gdzie ja pasuję, kurwa, tak. Nie, no przestań. Tak, ale no, tak, wiesz, też to było fajne, jak YouTube był trochę młodszy i nie wszystko było takie sprawdzone, nie? Teraz wiadomo, musisz mieć bardzo silne emocje, jakieś dramy, jakieś, kurde, walki, nie? I ten przed... Ja nie mam żadnych dram, kurwa. I bardzo dobrze, no, bo... Znaczy, dramy, bardzo dobrze, no. Kurwa, piździamy. Dramaty, kurwa. No masz, w rapie były disy, beefów było kiedyś więcej chyba niż teraz, nie? Tak, ja się z nikim nie obrażam. Jestem grzeczny. No tak, słuchaj, ja bardzo dobrze. Bardzo ja mogę normalnie powiedzieć, że coś mi się nie podoba, czasami to unikam, czasami nie i ktoś też może się w tym dopatrzeć jakiejś polityki, która oczywiście, że jest. Natomiast nie obrażam ludzi bez sensu. Jasne, że po tak. Co mi to? Nie, jakby ja uważam, że jakby konflikt nigdy do niczego nie prowadzi, bo też nie... No, czasami prowadzi. Nie, no... Czasami prowadzi. Słuchaj, na przykład 50 Cent, pierwszy takie jego mocne uderzenie, to było, kiedy nagrał piosenkę W ten sens. How to Rob, jak obrabować, i nagrywał, że różnych znanych w tamtym czasie raperów mówił, jak on by ich ujebał z kasy. Prawda? Tak. O, grubo, no tak. I wszyscy, nie wszyscy, ale ktoś mu tam odpowiedział i on właśnie na to liczył, żeby mu ktoś odpowiedział. I co, no, wiesz, akurat niektórzy przez konflikt też do czegoś dobrał. Różnie bywa. Tak, to ja chcę zmienić swoją tezę. Koniunkturalnie na pewno prowadzi, bo w sumie tak naprawdę tak samo skandal i drama w sumie, wiesz, potem widzisz, znamy 50 Centa, a nie wszyscy wiedzą, że zaczynał w sumie tak zaczepiając ludzi, więc tak w sumie średnio, nie? Lepiej się wybić na jakiś powiedzmy bitwach, które są jakimś kontrolowanym warunkiem, gdzie możesz się obrażać, ale nikt się za to nie obraża tak do... Ale kurwa, to było hip-hopowe, to było fajne i wszyscy się tym jarali. Słuchaj, nikt od tego nie zginął, więc skończyło się wszystko dobrze. Ja nie mam do tej piosenki takiego czegoś, że że to było ojejku, straszne. Kurwa, nikt nikogo nie postrzelił, wszystko skończyło się dobrze. A kurde, jego tam w końcu postrzelili. No tak, ale to nie kurde za tą piosenkę, tylko za dealowanie dragami, czy tam jakieś bandyckie akcje, takie już konkretne, nie? Get rich or die trying. No. I to potem on zrobił naprawdę karierę, a ta piosenka była przed tym całym. Okej. No jasne, no wiesz. Chociaż, byliśmy, wiesz, przy tym internecie. W prawdziwym świecie, tak zwanym, nie w tak zwanym świecie karierowym i nie w internecie. Myślę, że konflikt nie jest do niczego drogą. W sensie, jak na przykład ze znajomymi, z rodziną, z ludźmi w pracy, to lepiej tego unikać. Jak chcesz zrobić karierę, to pewnie da się to zrobić. Bo potem ludzie nie będą pamiętali, skąd cię znają, tylko po prostu, że cię znają. Tylko pytanie, czy ktoś chce tak robić, no. Niektórym to się udaje, niektórym nie. Różne ludzie mają taktyki. I słuchaj, no wiadomo, że fajnie by było, żebyśmy ze sobą generalnie współpracowali, a konflikty zostawili w ramach sportu i rozrywki albo fizycznej, albo intelektualnej. No ale cały czas jako ludzkość nad tym pracujemy. Tak, tak, tak. No nie, no teraz tego konfliktu jest fuj, tak samo, wiesz, no... W polityce jest coraz ostrzejszy język, dwie strony już się nienawidzą po prostu. Znowu się nie zgadzam z tobą. No dobra. Znowu się nie zgadzam, nie uważam, że cały czas ostrzejszy język. Ostry język w polityce był zawsze, jakbyś się cofnął, nie wiem, w ogóle setki lat, to już w ogóle tam się wyzywali od najgorszych, a też u nas jest taka gadka, u nas to w polityce. Nie, panie, to... kurwa, jedź pan do Anglii, zobacz pan, jak banda chamów się wyzywa, nazywają siebie lordami, kurna, nie wiem, pocałowali w pipkę królową i kurna, poprzyznawali sobie wszyscy jakieś tam, kurwa, nazwy, że oni
są lepszymi bobkami. Często są, kurwa, mają więcej hajsu. I tyle, no, a hamidłami są takimi samymi jak wszyscy inni. Pewnie tak, ale jakby jest w społeczeństwie większa polaryzacja. Na przykład mogę to dowieść ci za pomocą takiego badania, które akurat jest ze Stanów, ale większość badań jest ze Stanów, bo tam po prostu jest mnóstwo... Bo tam dużo badają rzeczy. Dużo tam badają rzeczy. Siebie przede wszystkim. Większość badań psychologicznych to jest na podstawie studentów w Stanach Zjednoczonych zrobione. No i tam było badanie, czy chciałbyś, czy miałbyś coś przeciwko, żeby twój mąż albo twoje dziecko ożeniło się lub wyszło za mąż za republikanina. I to zadawano demokratom i nawzajem. Okay. I w latach tam 60. 5% miało zaledwie z tym problem. Teraz to jest 50%. Okay. Teraz jest, wiesz, jakby jest trochę większa polaryzacja. No jest dużo większa, kurwa. Ja uważam, że jest dużo większa. I mimo, że mamy ten internet, który w teorii miał być narzędziem dialogu, to nie wiem, czy ten dialog między dwoma stronami jest lepszy, tylko właśnie dochodzi do tych baniek, nie? Że my się zamykamy w swoich baniach. Pytanie jest też jeszcze przy tych badaniach, jaki jest odstęp czasu, w jakich robimy badania, bo znaleźć tak zwany ruch sinusoidalny, czyli że coś było dołkiem, poszło do górki, a teraz znowu jest dołkiem na przykład, jest dosyć prosto, jeżeli patrzymy na jeden wybuch tej sinusoidy. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że ten ruch badamy w dłuższym czasie, to może się okazać na przykład, ja nie mówię, że czy tak naprawdę jest o tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, ale mogłoby być, że ta sinusoida jest taka, okay, ale ona idzie też o tak, czyli że ona idzie o tak. No tak, to tak, że... I do góry. I taki jest wykres faktycznie tego. I wtedy to jakby troszeczkę zmienia spojrzenie na całą sytuację. Słuchaj, ja bo nie będziemy powoli kończyć, a jeszcze bardzo chciałbym się właśnie dowiedzieć, bo też prowadziłeś taki kanał, który szkoda, że go nie prowadzisz, ale on też chyba był pewną współpracą o właśnie co będzie jutro. To już jutro, nie, on nie był współpracą, on na początku był moją jakby mega zajawką technologiczną, która po prostu trochę we mnie umarła i trochę zmieniłem pogląd na temat tego, jaki technologia może mieć wpływ na nasz świat i po prostu taki mój hura optymizm się skończył. I dlatego po prostu szczerze go skończyłem, bo nie chciałem go przerabiać. To może był mój błąd, bo wiesz, jakby ja teraz mam kolejny kanał, który ma 250 tysięcy, to już jutro zostawiłem, które miało prawie 500 000. No i tak, wiesz, skaczę sobie z jednego na drugi. Tym niemniej, w czym jest rzecz? On potem zmienił się na współpracę i było to już dziś i po prostu potem był współpracą, ale pierwotnie był po prostu moim kanałem o technologii i o przyszłości. I teraz pytanie. No, że opowiadałeś mi, że gdzieś niedawno widziałeś takie technologie, że głowa boli, to chciałbym, żebyś mi troszeczkę uchylił rąbkę tajemnicy, bo mnie to bardzo jara, nad czym pracują teraz ludzie, o czymś wiem, a o innych rzeczach na pewno nie mam żadnego pojęcia. Znaczy to było, wiesz, mówiłem ci, że to było moim impulsem, żeby zacząć w ogóle to prowadzić, więc te technologie są już stare, ale no to, co na pewno zdarzy się niebawem, to z tego, co wiem, Apple już zbliża się do wyprodukowania okularów z AR Smart, to może jeszcze... Czekaj, jakie są okulary, kurde... Glasses w sensie. Eyeglasses. Eyeglasses. Jakby, może nie niedługo, ale... Ja okular. Tak, i okular. W sensie, jeżeli Apple wypuści okulary, które będą miały jakiś tam rodzaj rozszerzonej rzeczywistości, czyli powiedzmy tutaj będziesz miał na przykład swój feed z Instagrama, swoją tablicę z Facebooka, no ja to... ale małpy zwariują. No to już będzie szaleństwo. Ale Google chyba to robił się chuja udało, co? Nie, Google to zrobił i się właśnie nie udało. No właśnie że chuja udało. Tak, zrobił, no tak, tylko że wiesz, jak Google wypuszcza produkt, albo jak Apple wypuszcza produkt. Jak Apple wypuszcza produkt, na przykład AirPodsy, to AirPodsy są większe niż Netflix i Spotify. No dobra, jeden produkt. Rozumiem, że tak. Że oni pewnie to dopracują. Fanem firmy Apple. Muszę powiedzieć, że jestem przede wszystkim użytkownikiem firmy Apple. Nie, fanem to jest duże słowo, bo nie jestem fanem, nie będę się kłócił, że te sprzęty są o wiele lepsze, ale są wygodne po prostu i bardzo dobrze ze sobą działają. Jak masz iPhone'a i masz Maca, to po prostu one przesyłanie między sobą tych plików, to wszystko ci dochodzi w tym samym miejsce i jest porządek.
Ja teraz też jestem użytkownikiem Apple'a. Uważam, że w ogóle te wszystkie rzeczy są świetne od wielu firm. I jestem w stanie użytkować Apple'a, ale mogę się też przesiąść. Ja też na Samsungu długo działałem i uważam, że same telefony Samsunga były bardzo fajne. Tylko soft, ten Android mi trochę nie podchodzi. Ale co ci nie podchodzi? I uważam, że jest mniej przejrzysty i mniej wygodny w obsłudze, ale z drugiej strony od razu powiem... kiedy go obsługiwałeś? No, przez miesiąc, dwa lata temu. Dwa lata temu. No tak. Okej, okay, dwa lata temu, to i tak szybko, to nie. Ja myślałem, że mi walniesz coś w stylu 5-8. Nie, ja przez chwilę próbowałem się przesiąść, bo stwierdziłem, że dużo korzystam z telefonu, więc próbowałem się przesiąść, ale po prostu nie dałem rady, bo miałem, wiesz, miałem już 6 lat podejrzeć iPhone'y, czy 8 i przerzucenie tej ilości danych, które mam, wiesz, sprzed lat, no dobra, to było po prostu niemożliwe. Jak już tak długo jesteś w jednej technologii i masz na przykład stare zdjęcie, ja nie chcę tego tracić, nie chcę logować się, żeby mieć dostęp do zdjęć przed 5 lat, tego jakby chcę mieć cały czas, tak na dobrą sprawę. No tak, to jest właśnie ten hack, który w ogóle te wszystkie firmy na nas zaginają ten parol, że właśnie witamy w naszej bajce, a potem już tym jesteś, to będzie ciężko przesłać, a tu trzeba hasło wpisać, a tu trzeba 28 haseł tak, wpisać. Tak, albo jak wiesz, na przykład logujesz się na nowy telefon, to musisz ściągnąć wszystkie aplikacje, do się zalogować, a tak to masz nowy, wszystko działa. Ja się przesiadłem z Samsunga na iPhone'a, a właściwie dla mnie tą motywacją był komputer. I gdyby na przykład Samsung miał komputer u siebie, to prawdopodobnie bym tego nie zrobił. A z tego co wiem, nie wiem czy oni mają, ale w Polsce nie widziałem Samsunga komputeru. Nie, miałem przy okazji. Ale te wszystkie rzeczy, jak na przykład używałem Samsunga z komputerami Apple'a i jak się je włącza, to nieprawda, one nie wybuchają. Także przepraszamy, nie tędy, to tak. Także działa i są, uważam, że dużo rzeczy jest dobrych w tym Androidzie. Mi się w nic tam nie zawieszało, nie miałem z tym żadnych, to jest jakaś legenda stara. Kiedyś dawno się zawieszało może, ale teraz to nic się nie zawieszało, bardzo dobrze to działało. I nie mogę powiedzieć, żeby tam wszystko teraz było lepsze w Apple'u. Nie uważam tak. Słuchaj, ja tak jak mówię, jakby nie jestem pod tym względem geekiem, jestem po prostu osobą, która... Ja bardziej się jarałem przyszłością z takiego, powiedzmy, bardziej filozoficznego punktu widzenia niż takiego bardziej technicznego. I zastanawiałem się nad tym ostatnio w ramach tych okularów, nie? Wyobraź sobie, że jakby, albo inaczej zadam to pytanie. W którym momencie myślisz, że będziemy już mieli taką technologię, że jakby, że nie będziemy już tym samym gatunkiem? Nie będzie już można powiedzieć, że jesteśmy tym samym gatunkiem, co teraz. Okej, fajne pytanie. No. Bo, wiesz, już teraz w tym momencie, załóżmy, że teoretycznie spotykasz osobę sprzed... Albo nawet osobę, która żyje w tych samych czasach, ale nie ma dostępu do telefonu. Ty, jeżeli masz internet, masz dostęp do całej wiedzy ze świata. Słuchaj, to ja ci powiem jedną rzecz, którą ja już gdzieś o tym wspomniałem i zaryzykuję, że to jest w sumie całkiem fajna myśl z mojej strony. Uważam, że smartfon powoli staje się organem. Jeżeli teraz wyobraź sobie, bierzesz jakiegoś, o tego pana, on tam ma może, nie wiem, no tak napiszę rzut oka, może 60 lat, może 70, tak? Jak mu obetniesz rękę, zresztą bardzo wielu osób nie musi ten, ale obetniesz rękę, tak? Bardzo mocno obniżysz komfort jego życia. Tak. No. Ale jak mu, jeszcze dlaczego wziąłem jego, bo jest starszy, jak mu zabierzesz telefon, możliwe, że to nie będzie miało dla niego takiego znaczenia. Nie wiem, zależy jaką jest osobą. Natomiast teraz weź 15-latka, 20-latka, zabierz mu telefon. No. On będzie jak kurwa bez ręki. Więc to jest na swój sposób jego organ. Ja widzę na przykład młodych ludzi, którzy stoją naprzeciwko siebie,
to ja widzę, że to jest koleżanka z koleżanką. Mm. Oni stoją i przed sobą mają kurwa ekraniki, napierdają. Mm. I to skąd widzę, bo czasami wyściubią tą mordę i dadzą sobie jakiś znak. Dla mnie, dlaczego tak mówię lekko pogardliwie, dlatego, że mi się nie podoba sam fakt, że to, że oni korzystają z telefonów, jest świetne, super, ja też korzystam. Nie podoba mi się ten fakt, że tego wręcz uzależnienia, no. Tego, że oni są w dwójkę. Ja bardzo przestrzegam takie zasady, jak jemy obiad, kurwa, odłóżmy to, bo przecież po co ci ten telefon? Ty się komunikujesz ze światem, a ja teraz mam świat przed sobą, bo ty jesteś światem. Słuchaj, telefony to jest nowe ziewanie. Pod tym względem, że jak jedna osoba złapie w towarzystwie, to się zarażasz tym i od razu jest takie pozwolenie i druga osoba może złapać i tak dalej. Okej, czyli to się nazywa neurony lustrzane. Jest, tak, coś takiego podobno. Ale to jest, kurde, no naprawdę niesamowite. Jeżeli teraz chodzisz do, nie wiem, no powiedzmy liceum, czy nawet do szkoły podstawowej i nie masz telefonu, to twoje życie społeczne wyraźnie jest upośledzone. Tak. Bo nie masz Messengera, nie masz kontaktu z ludźmi, tak. Na przykład nie dowiesz się, jak jutro są lekcje odwołane, nie poznasz na przykład pytań albo pracy domowej, albo coś i tak dalej. Wiesz, ja już na przykład taka prosta rzecz, ale masz grupę znajomych na Messengerze. Stary, jak kogoś z nich wyrzucisz, to on nie będzie wiedział o niczym. Będzie musiał dzwonić do ciebie w piątek, hej, wychodzimy czy coś, bo te wszystkie rzeczy się załatwia na grupach, na Messengerze. No tutaj więc... ja jestem na przykład boomerem, bo ja się, jak pamiętam, że kiedyś też takie coś stwierdził, ktoś mnie tam wyrzucił z czegoś, no nie? Okay. I to mi podaje tego, to ja po prostu się z tego śmieję. Mówię, stary, ja nawet nie wiem u kogo, w czym jestem, w dupie, kurwa, z czego kto mnie wyrzucił, kurwa, czy nie wyrzucił. No. W życiu bym nie patrzył, czy ty mnie zapisałeś w Facebooku, w Instagramie, czy w czymkolwiek innym. Ale nawet masz, stary, 100%. I masz ludzi, na przykład swoich pracowników, no to jak masz jakiegoś tam Slacka czy Messengera, to po prostu o wiele łatwiej się z nimi komunikować. No i tak samo jest... No nie, mi się jest łatwo się komunikować przez... Znaczy, no tak, słuchaj, mamy WhatsAppa i albo na WhatsAppie są grupy, to piszę na grupach i to są biznesowe rzeczy, tylko że ja tych wszystkich rzeczy używam totalnie, nie jestem jakimś starym durniem do cholery jasnej, ja ich używam w pełni, tylko ja je używam w celach biznesowych, natomiast jeśli chodzi o kontakty prywatne, koleżeńskie, ja nie potrzebuję tych rzeczy, bo ja po prostu, jak mam z kumplem się umówić, to dzwonię do niego normalnie, tradycyjnie. Siema, kurna szyszka, co tam u ciebie? Znowu w Czechach jestem. Aha, no dobra, no, dobra. Albo on mi wtedy nie odbiera i odpisuje na WhatsAppie, bo kurwa kolejna głupota, bo akurat Czechy są w Unii, tak no, i więc chyba kurwa nie ten, nie płaci więcej za to, żeby odpisać mi SMS-em, wszystko jedno, kurwa, czy SMS-em mi odpowie, czy WhatsAppem, no to już nieważne są, no, obydwie aplikacje, na jednej, na drugiej się pojawia napis i on mi mówi, kurwa, jestem w Czechach na przykład, ale dobra, okulary, co jeszcze? Okulary, co jeszcze? No... o mój Boże, dobra sprawdzian z technologii, co teraz mogą wprowadzać i będzie ciekawe. Myślę, że... moi znajomi mają na przykład teraz takie pierścienie, bo miałeś te takie opaski, które ci mówią, na przykład zakładasz pierścień i regulujesz sobie sen, regulujesz sobie jakby, głównie chodzi o sen, o ilość kalorii, ilość kroków i tak dalej. No bo on ma tutaj czujnik i on wie, kiedy na przykład masz dobrą fazę snu, a kiedy masz złą, no i masz to sklejone ci, z telefonem. To tylko ci podaje dane, a nie reguluje, tak? Tak, nie, ja wiesz co, nie, wiem, nie hipnotyzuje mnie, żebym lepiej spał. Jeszcze nie. Nie, wiem, że Elon Musk ma tą swoją firmę Neuralink i tam dzięki niej już możesz na przykład sterować szczurem, tak? Czyli oni szczepiają coś. Masz elektrycznego szczura. Masz szczurodrona. No prawie tak, jakby potrafił już. Tako drona mam i szczurodrona. Tymi stary dronami iść w prawo i w lewo. Ale ogólnie... tak, ale ogólnie to jest niesamowite, bo masz algorytmy już, które przeszukują takie ilości danych, że zaraz już będziesz jakby... Facebook na pewno wie o nas lepiej i więcej niż nasi znajomi. Aż masz scenę, widziałeś ten film na Netflixie z DiCaprio? O tym, że leci kometa na Ziemię? Tak, nie patrz w górę.
Tak, o, tak. No to tam jest taka scena, jak przychodzi właśnie taki tam bogol miliarder do tego DiCaprio i mówi do niego: słuchaj stary, my wszystko o tobie wiemy, więcej niż ty wiesz, ty masz w ogóle te w odbycie, czekaj, co on mu powiedział? Co miał tam w odbycie? Ojejku, takie coś, co nie jest zmianami poważnymi, tylko takie lekkie zmiany. Hemoroidy? Nie, nie hemoroidy. Żylaki? Hemoroidy to są żylaki. Okay. Właśnie. Okay. Nie, te, co się wycina. No zapomniałem, nieważne. Coś masz tam w dupie i generalnie to miałeś ostatnio takie zabiegi, a w ogóle to już wiemy pi razy drzwi, kiedy umrzesz i kurwa, nawet wiedziałem chyba, na co umrzesz. Coś nudnego, kurwa. Teraz ci nie powiem, zapomniałem. Tak. Ale chuj, wiem o tobie bardzo dużo. Tak, to prawda. Tak. Ale druga rzecz jest na przykład fajna, o której ja właśnie czytałem w takich tam mądrostkach, że diagnoza będzie nieprawdopodobnie precyzyjna i że człowiek w ogóle nie będzie w stanie takiej diagnozy żadnej wysnuć, bo wysuwa ją na około zwykły konował, to wysuwa ją na podstawie jednej, dwóch rzeczy, to jest konował. Dobry lekarz może na podstawie 10, nie wiem, czy 15, 1500. Kurwa, i nagle, o, tu było zmarszczenie na palcu, tak, tu tego, jakaś, tu tak. Jakiś lekarz stary, słyszałem ostatnio, że mówił, że niekorzystanie z tych algorytmów niedługo może być uznane za działanie, wiesz, nie na korzyść człowieka. Bardzo że, słusznie. Że jeżeli lekarz nie użyje jakby algorytmu, który ma mu powiedzieć, jaka jest na przykład diagnoza lub podpowiedzieć, to po prostu jakby będzie działał na niekorzyść pacjenta. Bardzo słusznie. A ja ci powiem, że na przykład ja ale już też oddajemy swoje kompetencje maszynom, nie? No i co tak z tego? Naprawdę. No, dawno już je oddaliśmy. To prawda, to prawda, ale to prawda, ale w kwestiach fizycznych zwykle, a nie w kwestiach jakby psychicznych, psychologicznych, w sensie no nie, i co? No nie wiem, wiesz, tak naprawdę czy jest w tym coś złego, czy jest to po prostu ewolucja gatunku ludzkiego? Jest to ewolucja. Jest to ewolucja. Myślę, że już niedługo ciężko będzie mówić, że jesteśmy tymi samymi ludźmi, jak na przykład ludzie w średniowieczu. No, no to wiadomo, to już teraz nie jesteśmy, ale jeszcze no, gatunkiem ludzkim jeszcze długo jestem. Będziemy, znaczy długo, no, jak jakiś debil rozpierdoli całą tą planetę, to nie będziemy, ale tak jakby w miarę to się miało tak nie rozjebać i jakoś jednak sinusoidalnie iść do góry, no to jeszcze zanim... Oglądałeś Foton? Nie, chyba nie. Nie? Chyba nie. Może... No to lubisz takie rzeczy, to obejrzyj ostatnie 15 minut Fotonu. Dlatego ostatnie 15 minut? Nie. No nie, no. Cały dokument jest bardzo ciężki. Chyba coś słyszałem o tym. No, Polski w ogóle. Powiedz mi. Jest bardzo ciężki. Ja go oglądałem na raty i gówno z niego wiem, bo jestem głupi, ale... Znaczy nie jestem głupi. Właśnie. Jestem fajny, muszę się oduczyć tego gówna. Tak. Chodzi nie tylko o to, że... Można, ale... Ale po co? Wszystko można, ale... Różnie, ale dobra. Chodzi mi o co innego. Chodzi mi o to, że są tam pewne rzeczy, do których mój umysł nie jest matematyczny. I tam, gdzie jest takie, są zagadnienia bardzo fizyczno-matematyczne, tam ja się gubię. Natomiast ostatnie 15 minut, bo to jest w ogóle opowieść o historii świata. Okay. I życia na Ziemi. I więc są takie bardzo... Jedną rzecz, którą zapamiętałem, to jest pokazane na przykład, w jaki sposób oni tam domniemują, że mogło powstać życie, i bardzo duży w tym rolę miała woda, a przede wszystkim jej ruch. I ten ruch taki, że on był taki... Te różne cząsteczki tam tak, się łączyły. To coś, to mogło sprawić, że właśnie powstały pierwsze jakieś tam, nawet nie DNA, tylko RMA, czy jakieś tam coś, co jest przed rostkiem DNA, natomiast, a może nawet jeszcze wcześniej, natomiast ostatnie 15 minut jest poświęcone przyszłości, no i tam już jadą bardzo grubo, no nie? Tam jest takie coś, że są jakieś superkomputery, które są naszymi, czekaj, tu można wierzyć, czy nie wiesz, może? Nie, co nie wygląda, można. Jak które są jakimiś naszymi zbiorowymi jaźniami,
które my podtrzymujemy ich życie bandą robotów, które latają w koło i sprawdzają tego, naprawdę jest grubo, więc no. Polecam obejrzenie tego. Ja sobie w ogóle to obejrzę jeszcze raz, super się kończy ten film i to nie jest żaden spoiler, bo to nic nie zmienia i tak warto obejrzeć film. To nie skończy świat, więc... Nie, on się kończy tak. Co będzie później? Nie wiem. No tak. Kurde, no to jest zajebiste i naprawdę myślę, że mamy sporo świadomość tego już, co się stanie w przyszłości. Część tych technologii jest już porozpoczynana i naprawdę możemy jakby grubo sobie domniemywać i marzyć i to jest super. I masz dostęp do, wiesz, masz taki dokument zajebisty, na przykład jest ta seria Planet Earth z Davidem Attenboroughem. O, nie widziałem. Gdzie super, na Netflixie chyba była Planeta Ziemia z Davidem Attenborough, który jest jakby tam tym, jak się nazywa, głosem. I tam możesz zobaczyć takie rzeczy, że myślisz sobie, ja pierdolę, nie wierzyłem, że taka piękna jest Ziemia, że takie są, wiesz, lodowce, takie są jakieś glacjały, no po prostu. Aha, cudowne. Dobra, to mogłem gdzieś jakiś odcinek z tego widzieć. O tych, o jaskiniach mega polecam. Wiesz, że najgłębszą jaskinię, jakby do jej końca dotarliśmy później, niż dotarliśmy na Księżyc w ogóle. No, aha. Super. Odcinek no to dalej głębia tego jest niesprawdzona, głębia oceanów, tak? No bo jest po prostu... Nie, jest olbrzymia, no oceany są, wiesz, no tak, wielkie. Zaraz się okaże, że ten rów mariański, dobrze mówię? Jest to rów mariański, to zaraz się dowiemy, że on nie jest najgłębszy, znaczy, to, stary, nie wiem, zakładam, że byłaby to, taka szansa, zaraz to tam tak będzie leżeć puszka po Red Bullu. Albo po jakimkolwiek napoju, nie? Bo też okay. Śmiecimy całkiem nieźle. Dobra, trzy rzeczy, tak szybko. Pierwsza, jedna jeszcze taka rzecz, gadżet technologiczny, o którym słyszałeś, co mógłbyś mnie zagrać? O Jezus Maria, ja nie jestem właśnie gadżeciarzem, ale ten pierścionek jest dobry, okulary byłyby zajebiste, ale jeszcze ich nie ma. Podobno te najnowsze okulary VR-owe są super i to jest podobno mega zajawka, chociaż ja nie jestem aż takim VR-owym wariatem. Do PlayStation? Ale... Co? Do PlayStation? Czy nie, do... po prostu ten Oculus. A, okej, okay, bo... Że to jest całkiem niesamowite. Bo ja grałem na PlayStaku na tych VR-ach, ale jeśli mam być szczery, to jeszcze potrzebowało one dopracowania. Okej, okay, czyli kurde, no, nie chcę cię zostawiać tak na lodzie bez żadnego dobrego gadżetu, ale... Może dogram ci jakiś ten, taki, taką wstawkę, jak wymyślę. Bo teraz. Teraz głowie, niestety nie, ma, nie mam w głowie. Hulajnogi elektryczne polecam. Jak schudnę, to pisze się na to. Nie, to na rower trzeba chudnąć, na hulajnodze stoisz. Dlatego na rowerze. Nie, na rowerze to jeżdżę, żeby chudnąć, a hulajnoga uważam, że jest na tyle szybka, że jakbym wyrżnął mordą na tej hulajnodze przy mojej otyłości, okay. Oj, to byłoby bardzo nieprzyjemna pewnie sprawa. Możemy sobie coś popsuć. Dlatego tak o tym mówię. To, dobra. Tak, to jest było jeden. To było jeden. Teraz jest dwa. Jeden nie zaliczyłem. Co to kurwa mać ma być? To jest nie. Super to jest. No. I tak machasz ludziom? Muszę jeszcze. Zawsze można. Dobrze mieć zawsze nie pod ręką. Myślę, że ty to rozumiesz, że dobrze mieć czasami nie pod ręką. No. I tak świetnie idzie. Dlatego wiesz, czasami mam nie. I. To jest trochę dla mnie, to jest trochę dla ludzi. Chciałem mieć też taki tatuaż, który jest w widocznym miejscu, ale w sumie nie jest widocznym. I to jest taki tatuaż, bo on jak chce, to jest bardzo widoczny, a jak nie chce, to go nie ma. I tak serio jaram się, te 3-litrowe tatuaże to jest gdzieś moja rzecz. Muszę go jeszcze raz poprawić, żeby było tak równiutko, ale już go robiłem 3 razy i jaram się ogólnie, więc... Po prostu to jest takie... To jest jakieś nieprzyjemne miejsce do tatuowania? To jest najbardziej bolesne miejsce poza penisem. Tak? Tak mi powiedział tatuator. Aha. No bo wiesz co, tutaj jakby... Masz, masz bardzo bolało. Masz różne naskórki. Tu jest inaczej, tu jest inaczej. Nie, bym płakał. Nie, no i... Płakał. To jest tak jakby ci ktoś wbił cyrkiel i tak posuwał delikatnie w dół. Nic przyjemnego. Ale za trzecim razem już jest okej. Okay. Tak, no więc to jest okay, druga rzecz. Człowiek się przyzwyczaja do bólu. Tak. Druga, a trzecia rzecz to jest taka, że mam dla ciebie tu prezent. O kurde, super. To jest jeden prezent. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. To jest płyta Forever Young. Boys Bandu. Vinny Bobs i DJ Pete. Tak, Boys Bandu w kraju Forever Young. Super. Właśnie wyszła. A ja mam adapter fajny, dostałem na urodziny od znajomych, więc będę mógł sobie odpalić. W środku powinien być CD-k, a chociaż jedna osoba powiedziała, że nie było u niej, ale inne wszystkie powiedziały, że były. Więc fuck you, nadzieję, że fuck you na zawsze.
debilem być, efekt jojo. O, efekt jojo słyszałem ostatnio, bo przygotowywałem się. Tak, nie, ale super. Beach Move, Dziś ta noc, Gangsta, Naczelna małpa. Super, dobra, bardzo dziękuję. Proszę, jeszcze masz paprykarz w niego. Właśnie w niego paprykarz. Bo to sobie zjem teraz, stary, w tym, w pociągu. To jest najlepsza rzecz, żeby sobie opierniczyć w pociągu. No dobra. Nie ma co przeklinać. Proszę super. Państwa, to był mój specjalny gość Masny, to był wasz prowadzący Wini. Eso! Eso!